Witam was na najnowszym odcinku Critical Role. A Jacek z RPG. Lecie w tej chwili, więc... Wiem, dlatego się robię ten żart. No, dobrze. Co spotkało nas ostatnim razem? Zróbmy małe przypomnienie. Dawno się nie widzieliśmy, aczkolwiek, no cóż, było to wywołane właśnie wydarzeniami ostatniej sesji. Mianowicie na poprzednim naszym spotkaniu śledziliśmy poczynania waszej drużyny po tym, jak obudziliście się po dość owocnej nocy, można powiedzieć. Owocnej w zabawę, owocnej w alkohol i owocnej w różne wydarzenia. Jedni na tych wydarzeniach zyskali, inni troszkę stracili, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że Kae została pojmana przez waszych dawnych, może nie waszych dawnych, tylko przez znajome twarze, niejakich strażników, którzy pilnowali was w waszej celi śmierci, jeszcze w Dekomeradę te już 2 tygodnie temu in-game time'u. I tak właśnie Francesco i jego ludzie pojmali Kae. Wasza drużyna reszta, czyli Vincent, Garrett i Malvin, ruszyliście jej na pomoc. Pomoc jednak ta nie była potrzebna, ponieważ Kae dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom improwizacji, szybkiemu myśleniu, jeszcze szybszym nogom i potężnym udom, którym skakała 100 stóp, udało się jej uciec, samej uciec z niewoli. Po drodze raniąc mocno jej oprawców. Ale kiedy się już spotkaliście na trakcie prowadzącym z portu New Dagger do Tinty, postanowiliście ruszyć za tymi jegomościami, żeby skonfrontować się z nimi. Wypytać, co tutaj robią, skąd się tu wzięli, dlaczego pojmali waszą towarzyszkę oraz dokończyć niedokończone interesy. Przybyliście do nich, spotkaliście ich na trakcie, opatrując ich swoje rany po tym, jak piratka z GIF urządziła ich całkiem nieźle. Niestety rozmowa szybko została przerwana, kiedy rozjuszony postawą Francesco Vincent oddał pierwszy strzał w kierunku, jak się okazuje, przeciwników i rozpoczęła się zaciekła, brutalna walka, w której Francesco, widząc, że zaraz może przegrać i że zagraża to życiu jego i jego towarzyszy, postanowił zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę i wziął w niewolę ogłuszonego Vincenta i zagroził, że zabije go, jeśli nie puścicie jego ludzi wolno. Malvin próbował zaradzić sytuacji, używając swojej bardyckiej magii, swoich bardyckich talentów. Niestety to nie wystarczyło. Francesco zadał śmiertelny cios Vincentowi i jego ludziom udało się uciec, kiedy wy zajęci już tym, co się wydarzyło, nie goniliście ich już. Ale Malvinie, ty zemściłeś się na Francesco, zadając mu też ostatnie uderzenie prosto w jego klatkę piersiową. Jakieś 27 uderzeń. Dokładnie. Plus minus 5. No i wydawałoby się, że to już jest koniec waszego towarzysza. Stanęliście nad zwłokami Vincenta. Jeszcze w ostatnich swoich chwilach wysłał wam on do waszych umysłów telepatyczną wiadomość o tym, że niczego nie żałuje i że chciałby tylko, żebyście oczyścili jego imię. Nie wiecie, co to do końca znaczy, jednakże pojawiła się pomoc, można powiedzieć, albo raczej oferta z dość ciekawego źródła, mianowicie śledzący was, jak się okazało, słudzy Kruczej Królowej przekazali Malvinowi szansę na przywrócenie jego towarzysza do życia, przekazując mu tajemniczy sztylet. I to, żeby się udało, musi zostać on wbity w
serce Vincenta o północy tego samego dnia. Różnie zareagowaliście na tą wiadomość, ale postanowiliście ruszyć w dalszą podróż i zastanowić się, co robicie dalej. I właśnie w tym momencie kończymy, kiedy ty, Malwinie, wraz z Kae ładujecie na jednego z koni martwe ciało Vincenta. I co robicie? Że Kae się trzęsą dosyć ręce, jest cała taka jeszcze... jest wstrząśnięta na pewno sytuacją. Jest wkurzona, wstrząśnięta, spała przez pół walki, właściwie została uśpiona, więc do końca wie, co się stało. I po prostu pomaga ładować tego Vincenta i chce jak najszybciej wyjść na konia. Nawet nie myśli o tym trupie Francesco, który leży i pewnie coś ma na sobie, jakby w ogóle nie zwraca na to uwagi. Z rzeczy, które zostały, to został jedynie uwiązany za skałą, przy której walczyliście, jest tam koń Francesco. To jest właściwie tyle. Reszta waszych oprawców uciekła na wozie. Ty, Kae, zresztą siedzisz na koniu jednego z nich, ponieważ ukradłaś w czasie ucieczki. Tak. Naleśniczek został w porcie New Dagger. Został z haczem. To co, jedziemy? Myślę, że... jedziemy w stronę Tinty, taki jaki był plan. A po drodze zastanowimy się, co z tym zrobić, z tą ofertą. Dobrze go załatwiłeś, Malwin. Myślę, że skurczywych tam. Nie załatwiłem go. Jakbym go załatwił, to Vincent by żył. Dobra, no ale nie żyje już teraz. Zemściłeś się. Można, nie wiem, ubrać jego szaty, żeby żadne gardy do nas nigdy nie podeszło. Jak zobaczysz zakrwawione i przedziurawione ubrania, to może będą trzymać się z daleka. A może wolałbym, żeby podeszli? No to będziemy tam wtedy z tobą, Malwin, nie martw się. No i Kae wsiada na konia i jakby też łapie tego konia, gdzie jest Vincent, bo rozumiem, że on jest na swoim koniu. No chyba tak, nie wiem, to wy musicie zadecydować. No tak postać położyliśmy tutaj i prowadzi tego konia i zaczyna odjeżdżać. Dalej, chłopaki, chodźcie, i macha do was. Taka bardziej zdeterminowana. No to Malwin wsiada na swojego konia, ale zanim jeszcze wejdzie, to... jeszcze raz rzucam okiem na ten sztylet, który dostałem. Dobrze. Jak on wygląda. Jest to bardzo dziwna rzecz. Nawet nie jeszcze to jest rzecz. To może właściwie... On się rusza. Widzisz, że jakby oddychał. Czasem się stroszy. Widzisz, że to jest... Cokolwiek to jest, jest trochę żywe. A to wygląda... jakby w formie sztyletu to jest. Tak, to jest sztylet. Mhm. Taki punch dagger, że właściwie widzisz jakby taki kształt krótszej czaszki, tylko jakby spłaszczony i tam, gdzie były oczy, można by włożyć dwa palce i używać właśnie jak takiego sztyletu do ręki. Mm-hmm. Ale ma też rękojeść, którą można by też właśnie używać go do cięcia. I on właśnie co pewien czas widzisz, jakby był pokryty jakby taką czarną mazią, która czasem stroszy się niczym pióra. I też masz dziwne wrażenie, jakby przyglądał się tobie. Trochę taki, znaczy roztrzęsiony, dalej chowam ten sztylet tam, gdzie miałem wcześniej ten wrednego noża. Mhm. I wsiadam na konia. I ruszam za Kae. Dobrze. Czy jeszcze o czymś rozmawiacie, jak właściwie, bo tak naprawdę walka rozpoczęła się o gdzieś około południa, tak naprawdę, więc do północy praktycznie cały dzień. Czy rozmawiacie o czymś w trakcie tej podróży, czy raczej milczycie i czekacie na
na cień i na cier... na... na cień Ir Sombry, aż przykryje Rebrille. I da znać fałszywymi gwiazdami, że nadchodzi noc. Znaczy Malwin się do was nie odzywa za bardzo, ale widzicie, że jest... że w jego głowie po prostu trwa gonitwa myśli. Więc... Kaj, Gareth, wy może o czymś rozmawiacie ze sobą? Do północy? Nie, myślę, chyba każdy jest zatopiony w tych myślach. Ale myślę, że już tak pod wieczór Gareth przerywa ciszę i mówi... Myślę, że jest rzecz, którą musimy przedyskutować. Malwin, nie będę ci mówił, co masz robić, ale ty dostałeś sztylet i twoja jest decyzja, ale już no... Mi się to nie podoba i na tyle, na ile ciebie poznałem, to nie jest w twoim stylu. Wiesz, o co mi chodzi. Ale... Co postanowiłeś w tej sprawie? Co nie jest w moim stylu? Tracenie towarzyszy na moich oczach nie jest w moim stylu, Gareth. Tyle razy się to wydarzyło, mógłbym w końcu to zatrzymać. Kaja, pomóż mi. Nie wiem. Jak to wysłowić, ale... Mamo, może usiądźmy gdzieś najpierw. Gdzie się w ogóle? Zatrzymuję się przed Tintą? Muszę usiąść, zapalić, żeby pomyśleć. Gdzie w ogóle jesteśmy? Mniej więcej tak ruch na mapie. Do Tinty macie jeszcze 4 dni drogi, więc jesteście tak naprawdę jeden dzień drogi od... Gdzie jest ten nasz znacznik? Od New Dagger. Już patrzymy na mapę. Właśnie dzisiaj wasz znacznik podział, chyba go eksplodowało jednego razu. Dobra, użyjemy tego. Dobra. Jest teraz adekwatny. Dobrze, wy jesteście tak naprawdę dziś... Jeżeli patrzymy jak idzie ten trakt, walka odbyła się tak naprawdę tutaj na środku tej pierwszych paru dziesięciu mil. W połowie stai tak zwanej, czyli co, 15 mil od portu New Dagger. Następny cały dzień podróży to będzie przejechanie tutaj. Ale wy aktualnie zatrzymujecie się właśnie tu na granicy Puszczy Gadain. Widzicie ją zresztą na horyzoncie. Ogromna połać liściastych drzew, czarny gąszcz, tak naprawdę już teraz w niknących promieniach Rebrilli. I dalej, ci, którzy mają wystarczająco bystry wzrok, nawet można dostrzec ogromne rozłamania, rzeźbiące właściwie, czy znaczące trójkontynent. Są takie mega głębokie rozpadliny, które prowadzą wręcz do przestrzeni kosmicznej. I to one znaczą równinę Gaterak. Wy też jesteście dość wysoko, ponieważ jesteście blisko tak zwanych wzgórz Gadain, które podwyższają okoliczny teren, więc macie dość dobry widok. A wzgórza Gadain też właściwie czernią wam się daleko na horyzoncie. Wiele dni dalej na zachód. No to Kaja tak mówi stanowczo, zatrzymałem się tu na chwilę, muszę pomyśleć. I zatrzymuję konia gdzieś przy drzewach, tak żeby... No, nie być widocznym, tak powiem, dla osób, które są na drodze, nie? Możecie rozbić obóz. Nie widzicie nikogo w pobliżu, kto by miał wam w tym przeszkodzić. Jest też dziwnie cicho, pomimo wczesnoletniej nocy jeszcze tak naprawdę. Za dnia było bardzo gorąco, ale już teraz wieczorem, kiedy robi się chłodniej, należałoby się spodziewać właśnie odgłosów owadów, może jakiś ptaków lubujących się w śpiewaniu o zachodzie, ale jednak jest dziwnie cicho, słyszycie tylko wiatr, który smaga właśnie równinę i te wątłe trawska, które tu rosną.
No to taka tam się zatrzymuje i tak, taka już agresywniejsza jest. Teraz widać, że po prostu już to żałoba przyszła w takie wkurzenie po prostu i taka jest. Odpala fajkę, prawie po prostu bardzo łapczywie i mówi: Gareth, pomóż mi znieść tego Vincenta. Dobra, pomagam Kaję znieść Vincenta. No i kładzie go na ziemi i Kaja tak delikatnie, jakby już teraz już tak taką... No nie robi tego agresywnie, tylko tak delikatnie rozkłada ramiona i w ogóle patrzy, co Vincent ma za sobie i widzi te rany i tam przeklina, tam skwa. I patrzy, po prostu ogląda go tak jeszcze. Ręce się znowu zaczynają trochę trząść, ale chcę obejrzeć dokładnie ciało właśnie Vincenta i rzeczy, które ma przy sobie. Dobrze, no to ciało jest tak, jak było. Ty je zabandażowałaś przed poprzedniego dnia, zaraz po tym, jak umarł, więc tam trochę jego limfy przeciekło przez te bandaże w miejscu, gdzie ma ranę, gdzie trafi sztylet. Francesco przebił jego pancerz na klatce piersiowej. Właściwie to nie byłaby piersiowa w tym wypadku, ale dobra, nie zagłębiajmy się w szczegóły. Tam gdzie główną płytę jego tułowia. Są też tam ślady poprzednich nieudanych ataków. To jest porysana bardzo, ten pancerz jest tutaj wyraźnie porysany. I też dość makabryczna rzecz, ale nie mrugające oczy Vincenta patrzą się nadal w ciebie tak, jak byłby żywy. Jego fałszywe źrenice dalej odbijają światło w ten sposób, że gdzie nie spojrzysz, jego oczy wodzą za tobą. To tak. Sztuczka na tych obrazach. To Kaec zasłania czymś te oczy, nie może patrzeć. No, jedyne co to możesz tak naprawdę przykryć jakimś właśnie bandażem. To przykrywa. Macie tu jego rzeczy? Może coś nam pomoże, przejrzenie jego notatek czy czegokolwiek, nie wiem. Tak patrzę na ciebie, Gareth. A jaka jest pora? Już taki wczesny wieczór, już zachodzi słońce. Dobra. Sombra przykrywa Rebrille. Na zachodzie jeszcze jest jasno, na wschodzie już na odwrót. Na wschodzie, nie, dobrze powiedziałem, na zachodzie jest jeszcze jasno, na wschodzie już widać fałszywe gwiazdy. Tak, i są jego torby, te rzeczy, ma mnóstwo toreb, jakiegoś takich utility beltów przywiązanych na sobie. I w nich są jego rzeczy, które możecie spróbować teraz przejrzeć, co ma przy sobie. I ten, to już trzeba by się pytać dokładnie Bartka. Barto, co ma Vincent? Co tam jest? Jasne. Okej, więc od czego zaczynasz, czego szukasz? W ogóle przeglądam po prostu, biorę torbę i patrzę, co tam w ogóle jest, wyciąga po kolei rzeczy. Okej, więc po kolei zaczynasz przeglądać torby Vincenta. Nie pokazuję wszystkim od razu, jakby wszystkich zachęcam, żeby spojrzeć po prostu. Tak, są one dość... Malvin stanął tak jakby oparty o drzewo trochę dalej, bliżej już tej puszczy. Obserwuję was bardziej, co robicie, niż bierze trochę, udział. Tak jakby miała nadzieję, że znajdzie jakąś odpowiedź po prostu na to, co mamy zrobić po prostu w tych rzeczach, tak desperacko. No myślę, że po kolei możesz tam po prostu wyciągać, co tam jest. Od największych do najmniejszych, można powiedzieć. Tak, różne bronie, itemy magiczne, które kiedyś daliście Vincentowi do przeanalizowania, potem gdy wygraliście je w Casa de Comerade. Kilka z nich nadal tam jest. Znajdujecie kilka. Konkretnie? Jest tam unicorn horn filled with candy. Replica unicorn. Róg jednorożca, pełen cukierków. Tak. Magic face paint, magiczna farba do twarzy. Jest tam mały czarodziej, laleczka czarodzieja. I magiczna różdżka. Która ma w sobie 8, to chyba już mówiłem, 8 użyć Prestidigitation. Magiczna różdżka z tymi, z jakinami na końcu. Tak, dobrze pamiętam. To są przedmioty, które wygraliście na loterii u Wielkiego Ado. Poza tym jeśli chodzi o notatki, znajdujesz księgi
Znajdujesz podręcznik Akademii Elgina, Fauna i Flora Trójkontynentu. Podręcznik Historii Trójkontynentu. Podręcznik podstawowej, podstawowa księga magii, również podręcznik Akademii Elgina. A dodatkowo znajdujesz... Bierze to na bok, bierze szuka twojego pisma. Znajdujesz tajemniczą, zaklętą księgę, którą bawił się kiedyś Vincent po tym, jak wygrał ją. Kiedy wy wygraliście różne itemy. Tak. Księga ma tytuł, jeśli dobrze pamiętam... Nie zidentyfikowany tytuł, ale Ado powiedział, że jest to księga wszelkich sekretów. I jest magicznie zamknięta, nie da się jej otworzyć. Tak. I ostatnią rzeczą, którą znajdujesz, jest fioletowy zeszyt z napisem Biologia, tom pierwszy na okładce. To bierze ten zeszyt i daje Garethowi. Zobacz, Gareth, weź to przeczytaj. Albo chociaż zobacz, coś tam jest ciekawego. I patrzy dalej na rzeczy. Dobra. No to dobra. Gareth bierze dość machinalnie i... kartkuje, patrzy, czy nie ma żadnych luźnych kartek ukrytych i no, generalnie wygląda. Okej. Zaczynasz kartkować fioletowy zeszyt Vincenta. Zauważasz od razu, że jest całkiem wypełniony w dość sporym stopniu. Od razu rzucają się w oczy rysunki i szkice, które tworzył. Dobre są takie właśnie, widać, że umiał rysować? Są dość skrupulatne, tak. Są to, powiedziałbyś, że te różne rzuty oraz przekroje organizmów są bardzo szczegółowe. Widzisz dużo pisma w języku, którego nie poznajesz. Pismo składa się z małych kresek, które bardzo małe szczegółowe kreski tworzą znaki, które są tak gęste, że żeby je rozpoznać, trzeba naprawdę dobrego oka. Jest ich tam pełno. Opisują różne rysunki, które tam znajdujesz, strzałki, kreski, odchodzą od nich, dużo też przekreślonego. Zauważasz jednak też, że tam, gdzie znajdują się kolumny tekstu, w niezanci języku. Obok znajduje się również kolumna, w którym znajduje się tekst zapisany komonem. I wysyłam ci teraz na brief. Dobra. To Gareth kartkuje i to przeczytam i możecie dalej tam patrzeć, co tam jest. Dobra. Dobra, to Kaj, rozumiem, dalej przedmioty przyglądasz. Tam patrzy jeszcze, coś ciekawego. No, wyślę ci zaraz na Discorda resztę itemów, to sobie może coś... To będziesz wiedział, czy może coś ci tam się podoba. Powiedz mi, czy link działa, Partek? Jest. Dobra. A, ty tylko czekaj, link. Jesteś udostępniony, nie? Aha. Jest. O, ładne. Dobra, i wysyłam też na... Kroniki Vincenta. Wysyłam na general listę itemów. Nice. Może ja czegoś zapomniałem, to no, może... Zerknę, czy czegoś albo, mi brakuje. Albo wy, albo Rochmie poprawicie, ale raczej najważniejsze rzeczy są. Krowia kusza for days? Tak. Ona zniknie za jakiś czas. Za 4 dni się przestanie być magiczna. No, dokładnie, za 4 dni. Znaczy to jakiś batonik for days. Krowia kusza. Baton proteinowy. I tak samo Smith Tools i Thief Tools, bo to były magicznie wyprodukowane. No to na pewno zabiera gdzieś po prostu te rzeczy. Tak gdzieś, no, że jest tym dodatkowo do tego plecaka, co przydatne. Masa różnych książki gdzieś rzeczy. Na bok. No, znajdujesz tatuaż złodzieja, który został ściągnięty. Ten tatuaż wzięła ze sobą Frida. Tak? Nie macie. Okay. Tak. Ale za to macie na pewno tatuaż. Nie, mam tatuaż, to nie złodzieja, kultysty. To jest tatuaż kultysty, tak. Złodzieja faktycznie oddaliśmy. Tatuaż kultysty, jeszcze tak, masz szczękę z klątwą lykantropii od zabraną oraz opakowanie synom masywu. Masz żelazny symbol
zabrane synom masywu. Masz jeszcze magiczny cylinder, który był w wiadomości od... znaczy paczkę, nierozpakowany magiczny jakiś cylinder, który był w wiadomości od Arvoga. Mm. To jest cały czas zapakowane w rybi pergamin. Co jeszcze będzie ważne? A, masz złotą odznakę przedstawiającą jakiś niezidentyfikowany spelljammer. Jakiś po prostu statek. Czekaj, czy coś jeszcze było ważnego? Muszę sobie przypomnieć. Ja mam też list od Percivala. Tak, list od Percivala. List od Arvoga mają Malvin. A kto miał kaperski list? Kaperski? Dobre pytanie. No też gdzieś tam jest. Chyba Gareth, z tego co pamiętam. Gareth ma list kaperski wasz. I to chyba... A, wiem. Fiolkę wody z leża od Jaga. Tak. No. No, chyba nic przydatnego. Gareth, coś tam odczytałeś? Tak. I... po pierwsze, nie wiedziałem, że tak dobrze rysował. Właśnie, niektóre przedstawiają nas i pokazuję im nasze szkice zrobione w przekrojach przez Vincenta. Tak. I... Kaja patrzy, nie mam takich grubych łód. Ale dobrze. Jak rzucasz jump, to masz, że ci tak łydy się po prostu pompują. No, w tych zapiskach cały Vincent, ale... Przedostatni zapis jest frapujący. Spójrzcie i przeczytać? Dobra. Przedostatni zapis. Po wielu rzeczowych stronach pełnych surowych informacji pojawia się coś nowego. Jest to rysunek zajmujący całość strony zeszytu. Da się ten rysunek jakoś ten? Ja go mogę wrzucić. O, zaraz go wrzucę. Nice. I coś nowego o Vincencie. Posłuchajcie tego. Jego spojrzenie na to, co się ostatnio stało i coś bardzo ciekawego. Być może się dowiemy czegoś więcej o nim. Stałem się wyjątkowo dobry w zabijaniu. Myślę o tobie codziennie. O kim? O tym, co byś powiedział, gdybyś zobaczył, jak kogoś zabijam. Myślę o tym, czy byłbyś zawiedziony. Pierwszego mordu dokonałem uciekając z niewoli. Zostałem zaskoczony, reagowałem instynktownie. Nie znaczy to jednak, że przyszło mi to z trudnością. Było to całkowicie naturalne. Po prostu tym razem po raz pierwszy zabrakło ciebie, by zrobić to za mnie. Kolejne były równie łatwe. To naturalne, to nasz instynkt. Dziś stało się jednak coś nowego. Dziś ocaliłem towarzysza, ocaliłem go od straszliwej klątwy. Gdy mam jasny cel, jestem jak konstrukt, myślę pragmatycznie, holistycznie. Gareth, co to znaczy holistycznie? To ten dar, który wydobałeś ze mnie i pielęgnowałeś, a potem przysięgłeś chronić, gdy rozpoczęła się rzeź. Dar pragmatycznego myślenia, który uważałeś za alternatywę do naszej przerażającej natury. Ten sam pragmatyczny dar kazał mi dziś zabić spętonego człowieka. Potem jest szkic i przekrój biologiczny Kelly Mort w formie nietoperza. Skrupulatny. Potem Kela Mort leżąca na ziemi. I potem dwa rysunki przedstawiające Vincenta. Jeden to przekrój biologiczny, drugi to surrealistyczny szkic przedstawiający go w locie z ogromnymi czerwonymi skrzydłami. Gareth się uśmiecha, jak to widzi. Potem jest tekst bez tłumaczenia i potem ostatnie zdanie z fioletowego zeszytu, biologia, tom pierwszy. Topiące mnie błędy poznawcze, wynikające z rozpatrywania organizmów wyłącznie w kontekście konstruktów, zdiagnozowano w procesie wzajemnej weryfikacji z udziałem asystentów. Nie rozumiem, co to znaczy, mówi do towarzyszy Gareth. Ja też wzruszę ramionami. Mogę wam przeżyć wszystkim tego. Spoko, spoko. Jakbyście chcieli też do niego zajrzeć. To wrzuć na handouty. Tak. Mhm.
Tak, jest bo tam też tekst... rysunek. Tak, już rzucam rysunek. I tekstu jest dużo więcej, ale ten ostatni na pewno zafrapowały Garetha najbardziej. Dobra, i to jest ten symbol, który jest narysowany w tym. W dzienniku. Symbol jego ludzi? Nie wiem, co to jest. Malvin, poznajesz to? Tak, okay. Mam nadzieję, że Malvin trochę się ocknie. Czy Malvin jakkolwiek rozpoznaje to? Możesz sprawdzić, rzucić na historię. My też możemy, czy raczej to założenie, no, że my nie będziemy wszyscy mogą. Dobra. Ło, nice. 20 łącznie. 14. 14 i? Ja chciałbym rzucić na coś innego. Wiem, że nie poznaję języka, ale chciałbym go zidentyfikować. Wiem, to co historia, to też historia. Dobra. 16. 16, dobra. To zacznijmy od Garetha. Garecie, domyślasz się skąd z tekstu, że to jest Zixil. Język Zixili. DC na symbolu było 20, więc KE Ciobie się udaje. Nice. Nie rozpoznajesz dokładnie, co to jest za symbol, ale rozpoznajesz jego jedną interesującą cechę. Mianowicie widzisz, że przez to, jak jest narysowany, on albo jest niekompletny, tylko nie jeszcze celowo, czy z przypadku, że to widzisz te dwie jakby... Te dwa wychodzące z niego ogony, można powiedzieć. I widzisz, że kurde, przydałby się... Chwila, nie mogę na tym rysować. Przydałby się trzeci. Widzisz jakby, że tu powinien być jeszcze jeden. I tak, jak o tym myślisz i może tam sobie to doszkicowujesz, to rozpoznajesz, że to jest ręka, jakby jak odciśnięta ręka z Zixila. No to KB... Brakuje jednego palca środkowego, tak jak. To KB bierze jakby tam inną kartkę i czekaj, coś i właśnie dorysuje i pokazuje towarzyszom. To jest jakby odcisk łapy, ale bez jednego palca? Może to ten ktoś, o kim on pisze, nie wiem, jakiś jego mistrz, jego kifrak, nie wiem. Ojciec, matka. Nie wiem. Wyraźnie mówi o kimś, kogo widzi nad sobą. To po pierwsze, a po drugie, może to jakiś mistrz, albo nauczyciel, albo nie wiem. Vincent chyba nie był zbyt... Oni nie wierzą. Raczej gardził jakimkolwiek wyrazem wiary. Ale musimy pewnie szukać Zixila z brakującym palcem. Tak, nie są dość popularne. Może też papa będzie coś wiedział. Jeśli ktoś coś wie o Vincencie, to ze spotkanych ludzi na pewno on. Zresztą wydaje mi się, że należą mu się informacje o losie Vincenta. A co do Vincenta, Malvin, co dokładnie ten sztylet ma zrobić? Tam nie ma jakiegoś haczyka? Co usłyszałeś? Haczyka. Mówisz tak, jakby obecność haczyka miała mnie jakoś zatrzymać. Ta Shaddach Kai chyba to sama, co pod świątynią przyszła i powiedziała, że to raczej wbrew naturze huczej królowej, ale pozwoliła mi wskrzesić Vincenta. Już dokładnie tych słów wskrzesić. Nie pamiętam, jakich słów dokładnie użyła. Przywrócić, ożywić. Niestety, jeśli chodzi o umowy z bóstwami, słowa są niezwykle ważne. Być może Vincent do nas wróci, ale czy wróci ten sam Vincent? Nie jesteśmy pewni. Sef też myślał, że będzie sprytny i oszuka bonsa i mu się nie udało. Mimo, że dobierał słowa bardzo ostrożnie. Ale ja nie chcę nikogo. Ja nie chcę nikogo oszukać. Ja chcę po prostu mieć wpływ pierwszy raz na cokolwiek, co się dzieje na moich oczach. No ale to jeśli ty zostajesz oszukany, jeśli się okaże, że
wskrzeszenie jest, nie wiem, czymś, nie czymś, co sobie wyobrażamy, nie czymś, na co liczymy. Tego się może, boję. Może cena będzie zbyt wysoka. To co wtedy? Albo że to będzie zombie, a nie żywy Vincent. Wiecie, że ożywi się samo ciało, no. Widziałem kiedyś chodzące trupy. Nie wiem, jakoś nie ufam takim przysięgom. Jesteś w stanie zapłacić Malvin każdą cenę? Targować się z losem o wszystko? Pamiętaj, że masz własne cele i pragnienia, które są dla ciebie ważne. I pytanie, czy to coś, czego ty chcesz, czy została na tobie sprytnie wymuszona jakaś decyzja, nie wiem. Ale... Nie, nikt na mnie nic nie wymusza, nic na mnie nikt nie wymusza. Ale z drugiej strony, jeśli mówicie, że to może być jakiś podstęp i Vincent nie będzie taki, jaki był, to... Nie wiem, też chciałbym, żeby wrócił, ale... Tak. Wydaje mi się, że takie bóstwa, które są w stanie przywrócić życie, to raczej nic dobrego, nie wiem. Może twoja mama, tylko Gareth jest taka, ale chyba nie. Wszystko miało swój haczyk. Pakty z bóstwami, poznałem to na własnej skórze, nigdy nie są takie, jakie sobie wyobrażamy. Ale... Bo wy nie słyszeliście tego, co ja słyszałem z zeszłej nocy. Tego, jak przyrzekł mi, że był wrobiony. Mógłby odkupić, mógłby odwrócić wszystko, każde kłamstwo o nim powiedziane, a teraz co? Zginął i każdy będzie wierzył w to, że on był wampirem z Komerade. W tym pieprzonym dzienniku też pisze, że nigdy nikogo nie zabił. Dlatego powiedział, żeśmy oczyścili jego imię, jakby my oczyścili jego imię. Nie wiem. I pali dalej karę po prostu naokoło. Tak. Teraz my to możemy robić. Ale pomyśl, jaką satysfakcję miałby, gdyby mógł sam oczyścić swoje imię. A co jeśli klątwą skażesz go na los gorszy niż śmierć? Jeśli skażesz go na los krzeszeńca pozbawionego własnej woli, myślę, że wolałby być martwy. Zawsze cenił własny umysł i przekonania. A z drugiej strony sam widziałeś, co robił tym... innym. Nie jestem przekonany, że no właśnie, jemu ta by to krowa jakoś wcale przeszkadzało. Krowa nie żyła, Wiktor też w sumie żywy nie był. Nie wiem, czy chciałabym mieć takiego kolegę, który po prostu jest jakimś chodzącym mechanizmem, jakimś autognomem. Myślicie, że to miałoby skutki? Tak. Mi się to nie podoba, Malvin. Ale mówisz, Malvin, że chcesz podjąć sam decyzję, więc no ja nie będę naciskać. Nie wiem, po prostu wiem, że pakty źle się kończą i tylko tyle chciałem powiedzieć. Nie będę się wtrącać. I idzie KS kawałek w las. Musisz sobie odpowiedzieć, czy takie zawracanie rzeki kijem, takie targowanie się z losem jest w... To jest to, co chcesz zrobić. Ja nie chcę. Chcesz mówić, że chcesz mieć wpływ na los, ale czy to naprawdę jest branie losu w własne ręce, czy stanie się jego zabawką, żeby ukoić ból? Od dziecka słyszę tylko o tym pieprzonym losie, że los, że chaos, że to wszystko, nie ma się na to wpływu i zobacz, mam wpływ na to. Wydaje mi się, Malvin, że jest to wpływ pozorny, że jest to po prostu kolejna gra z Kruczej Królowej. Myślę, że targowanie się z losem to nie jest władza nad nim. Nie kiedy wynik jest tak nieznany, kiedy wynik może być gorszy niż to, co się stało. Jedyne, czego się boję, to że
Żebym był jeszcze bardziej wrobiony w coś, co bym nie chciał. Tego się boję, Garrett. To pakty, uwierz mi, pakty, klątwy zawsze mają swoją cenę i więzy, które zadzierzgnęliśmy z kompanią, byłby niczym wobec długu, który byś miał wobec krótszej królowej, a wierz mi, prędzej czy później przyszłaby go odebrać. Nieważne, czy bylibyśmy zadowoleni z rezultatu tego, co byśmy mogli teraz zrobić. A co, jakby ją przechytrzyć? Wielu próbowało. Tak mi się wydaje. Co wiemy o próbach przechytrzenia krótszej królowej? Religia. Dobra. Też rzucę, chociaż ja to z religii nie wymiatam. O, 9. 9. 14 plus... 14. Religia. 15. Religia. 15. Krucza królowa ma opinię wyjątkowo bezlitosnego bóstwa. Okay. Jest bardzo raczej bezlitosna i prostomyślna, to jest złe określenie, ale pewna w swoich dekretach, można powiedzieć. I praktycznie nie da się z nią pertraktować. Okay. Jej władza w Shadowfell jest absolutna. Tak, szukać albo coś zdobyć. Mam ten sztylet już teraz. On musi mieć jakieś właściwości, które można użyć inaczej niż na Vincencie. Garrett, jakbym ja miał więcej mocy wtedy, jak on klęczał i uratowałbym Vincenta, jakbym miał więcej mocy, uratowałbym Araniel, uratowałbym siebie, wszystkich. Malvin, to samo wyrzucam sobie. Przez tą całą podróż wielokrotnie odtwarzałem sobie, co można było zrobić inaczej. Ale granie w grę krótszej królowej nie jest rozwiązaniem. Podeszła do ciebie wtedy, kiedy byłeś najbardziej podatny. Nie graj w jej grę. To nie jest wybór, to nie jest panowanie nad losem, to jest iluzja. Zdobędziemy więcej mocy, ale na własnych warunkach. To właśnie będzie wzięcie losu, przeznaczenia we własne ręce. W ogóle zauważycie, że jak tam Malvin wymienił to imię, to Kaja się zakrztusiła i po prostu jej taki zmysł plotkary po prostu się obudził. Kogo? I zaczęła się krztusić strasznie, bo się po prostu zadławiła, jak usłyszała coś. To twoje dziecko, Malvin? I ona jest po prostu mega ciekawa teraz. I podeszła do was z powrotem. No, Malvin tylko przytula Garetha. To mamy w takim uścisku. O kogo chodzi? Kogo chodzi? Malvin! Co jest? Mów! Ja rozbudziłem. Milczy. No dobra, to... Zrobimy to, Malvin, tak? Ale na własnych warunkach. Nie na jej. Garrett, ja wracam do Komerady. Prędzej czy później. Dobrze. Wrócimy tam, ale nadal mamy misję. Z tego, co wiem, jest to też twoja misja. Z pewnych względów. Araniel? Właśnie. No. Puszczam Garrettha. Tak. Tak, moja córka Araniel. Wiedziałam od razu. Nie wiedziała, ale tak mówię, że wiedziała. Pomożemy ci. Ja i Kaja, ale... Ale co z nią? Co z nią? Ona... Szukasz jej, tak? Wiadomo, że żyje. Nic nie wiadomo. Co znaczy, by się uratował?
Ale co się stało? Mów, no gadaj, jak już zacząłeś gadać, to gadaj, mów. No ja trafiłem na Spelljammer, a ona nie wiadomo gdzie. Dlatego nienawidzę tego, kto mnie wrobił. Tak bardzo. To się dzieje za niewinność, tak zwaną. Już powtarzałem. Najwidoczniej mieliśmy z Vincentem więcej wspólnego niż nam się wydawało. Tak. Uratujemy twoją córkę. Ty, ja i Kae, masz na to moje słowo. Ale potrzebujemy informacji, które być może mają synowi masywu, a do Dekomerady nie możemy wrócić. Jeśli nie wykonamy misji, nie będziemy wtedy mile widziani ani przez Gardis, ani przez kompanię. Przekroczymy próg bramy i wylądujemy w lochu. No to następnym celem jest Tinta, tak? Tak. Ale najpierw może pochowajmy Vincenta. I trzeba wysłać list do drugiej szansy jak najszybciej. No, Tinta, to co robimy z Vincentem? Chyba nie wykopiemy na tyle głębokiego dołu, żeby był bezpieczny, to może go spalmy jak prawdziwego wojownika. Albo zjedzmy. Śmiertelnie poważny w sensie. Wyciąć teraz. Ja nie rozumiem, że to jest poważnie. Tak, to ja... Nie reaguję. To ja idę naciąć roślin i zebrać trochę drewna na ten stos. Dobrze, to nie będzie trudne, zwłaszcza w okolicy, w której się znajdujecie. Też upały ostatnimi dniami są potężne, chrustu i większych suchych kawałków drewna wam nie zabraknie. Sądzę, że można zrobić dość pokaźny, przystojny, można wręcz powiedzieć, stos. Jak się do tego zabieracie w takim razie? Patrzę, czy można wykroić jakiś kawałek ciała Vincenta symbolicznie. Zjeść kawałeczek mały. Szuka jakiegoś, nie wiem, robaczej łydki czy czegoś. Jakieś takie małe, żeby coś wyciąć. No tam, gdzie ma przeguby, na pewno da się coś wycisnąć. Dobra. No tak, gdzieś tam się zajmujecie tym, to ona po prostu kawałeczek tam wykrawa tego. Wykrada, czyli my to widzimy, czy nie? Slay of hand, Kai, jeśli się z tym kryjesz. No tak jakby widziała, że nie zareagowali, więc tak trochę po cichu tam próbuję kawałeczek wykroić. No, slay of hand kontra wasza pasywna percepcja, okay. Bo raczej nie pilnujecie. Nie. 16 plus 4, ja 20 łącznie. 20? Ja 12. No, nie widzę. Kawałek Vincenta zniknął. Ale nie duży, taki wiesz, symboliczny, taki, żeby... No, paluszek z rączki, nie. Taki skrzydełko z kurczaka, takie po prostu. Tylko... Jest jak mięso z tego, jest jak mięso z kraba, że jak nie ugotujesz, to się tak wylewa, jak taki glut, że możesz jak wyssać jak rurkę z kremem co najwyżej. I ona tam rozstawia ten i jakby tak przysmaża to teraz mięso i tam wyciąga jakiś dziwny woreczek z jakąś przyprawą i tak doprawia i tam aż tak bucha, tak... Trochę taki rytuał odprawia teraz, nie, że po prostu gotuje, ale taki trochę rytuał odprawia nad tym kawałeczkiem. Dobrze, to widzicie, że Kae sobie zaczęła robić coś do jedzenia, kiedy się przygotowujecie do pochówku. Dobrze, Gareth poszedł po chrust. Malwinie, co robisz ty? Malwin przegląda swoje notatki w tym momencie. Przegląda swój notes, który prowadzi i w różnych momentach, gdy mamy odpoczynek, to z nim siedzi. Mhm. I szykuje się do ostatnich pożegnalnych słów. Jasne. Też kiedy siadasz na ziemię, poczułeś, że twoja nowa zdobycz jakby tam... zadrżała gdzieś w tej pochwie, tak jak wiesz, jakbyś miał zwierzę w kieszonce po prostu, czy tam może nawet ciche takie przytłumione krakanie usłyszałeś. Okej,
Idę za drzewo. Tak jakby schować się za... odciąć się od drużyny. Dobrze. W stronę tej puszczy. Tam, no widzicie, że Malvin odszedł na chwilę. Może gdzieś tam w tle słyszysz chrzęst i trzask łamanych gałęzi przez Garetha. Może właśnie rąbię jakiegoś właśnie pień na kawałki. Mhm. Rąbię. Okay. Więc ja wchodzę trochę w głąb, tak jakby mijam gdzieś tam Garetha w tle, który widzę jego cień po prostu o tym zachodzie, no nie? Tak, tak, tak. Ty też nie za dobrze widzisz w ciemnościach. Tak. Dla ciebie jest tam... Ale słyszysz bardzo wściekłe odgłosy rąbania. Korzystając z tego, że tam jest głośno na pewno, więc ja nie muszę się martwić za bardzo tym, żeby być cicho, skoro Gareth hałasuje. Wyciągam ten sztylet. Mhm. On jest jakby czaszką, nie? W pewien sposób. To jest tak, jakbyś sobie wyobraził rzut z góry na czaszkę kruka i on jest po prostu płaski, taki jak stempel wręcz. I kiedy go wyciągasz, on nie rozumiesz do końca, ale jakby patrzy na ciebie z jakimś takim, jakby czegoś oczekiwał od ciebie. Okej. Ja go tak jakby trzymam tak, nie? Patrzę w te oczy. I mówię... Po sylwańsku oczywiście. Jeśli... ktokolwiek mnie tam słyszy... nauczcie mnie być jednym z cieniem. To nie słyszysz na razie odpowiedzi żadnej. Też sztylet nie zareagował, ale jest magiczny. Mhm. Czyli mogę się spróbować atunować do niego? Możesz, jeżeli ma taką naturę. Okej, siadam po turecku i kładę go jakby naprzeciwko siebie i próbuję z nim po prostu się dogadać przez godzinę. Dobra. Po sylwańsku. Dobrze, no to szepczesz do niego po sylwańsku. I w pewnym momencie jakby słyszysz odpowiedź ze sztyletu. Abym ci mógł służyć, musisz znać me imię. Oto ono. I daję ci teraz kartę magicznego przedmiotu. Okej. Okay. I atunujesz się z nim. Gdzie ja dostaję tę kartę? Położyłem ci na stole. Aha, fizycznie, dobra, bo ja tu szukam w tych. Dobra. Fizycznie. Fizycznie w komputerze. Tak, w silniku fizycznym. Okej, okay, widzę. O, Jezus. Okej, okay, to na górze to jest imię. Mhm. Hossa. Mówię do tego przedmiotu. No to jak wypowiadasz to imię, to... O mój Boże. Przepraszam, przeczytałem. To jak powiedziałeś to imię, to on wręcz sam po prostu ci wszedł w rękę i czujesz, po prostu idealnie teraz pasuje do twojej ręki. Czuję przypływ mocy, o której mówiłem przed chwilą z Garethem wyraźnie. Okej. Tu nie ma nic o tym, że te ładunki, poza tym, że się odnawiają, one się po prostu odnawiają. O północ. Mocny chuj to jest. Fuck. Dobra, zestrojony. Mówię,
zamykam oczy i mówię po sylwańsku. Gdzie spotkam najbliższego sługesza Huczej Królowej? Dobrze, to sztylet ci nie odpowiada, ale też na razie i też nie słyszysz na razie odpowiedzi z ciemności ani nic. Tylko w pewnym momencie jakby jest taki coś w rodzaju, no, może nie tyle słów, co jakiegoś uczucia w stylu, że twoja próba jeszcze się nie zakończyła. Jeszcze musisz udowodnić swoją godność. Okej. Okay. Rozumiem to i chowam ten sztylet do mojej pochwy na sztylet, do tej kabury. Mhm. I wracam do ekipy. Takim spacerem, próbując udać, że nic się nie zmieniło. Jeżeli go nie insightujecie, to raczej nie widzicie. Po nie. Odszedł na chwilę. Zniknąłem na godzinę do lasu i wróciłem. Tak. To już się uważacie. Nie ma problemu. Idealnie wraca tak naprawdę. No, zaraz właśnie widzicie już gwiazdy całkiem pokryły nieboskłon. Wątła korona ich sombry gdzieś tam świeci się na północy. Noc wydaje się bardzo piękna, nadal dziwnie cicha i ty właściwie najbardziej będziesz ty to wiedział, Garecie, też czujesz, że powoli zielony błysk się zbliża, niedługo wybije północ. Mhm. Czy już są wszyscy zgromadzeni? No jeśli przez tą pewnie godzinę pewnie układałeś też ten stos, nie wiem co robi AKE. Więc to jest na stosie ułożony teraz przez Gareta, tak? Już do palenia? Chyba tak. Garrett ułożył stos i chciałby zobaczyć, jaka substancja jest w Jack of Alchemy. Aktualnie taka, jak sobie zażyczysz. Jeden tak? Musisz wyciągnąć, jakby masz kilka różnych. Okay. Po prostu w Jack of Alchemy on ma kilka różnych korków i ty możesz sobie zażyczyć coś z niego. Przy czym Jack of Alchemy Vincenta działa trochę inaczej, mianowicie ty musisz powiedzieć, czego sobie życzysz i wtedy ten krowi żołądek to wypluje. Czyli nie jestem ograniczony do tej listy? Jesteś ograniczony do tej listy. Okej, dobra. Próbujesz powiedzieć coś innego, po prostu to nie udaje. Okej, dobra. W takim razie chciałbym oil, to będzie oliwa, taka łatwopalna. Tak. Tak, tak, to będzie ta łatwopalna, no, bo to jest do robienia flask of oil, tej takiej do rzucania w przeciwników, więc tutaj też zadziała bez problemu. To polewam Vincenta i stos flask of oil. I pogłaskałeś Alchemy Jack po grzbiecie, on lekko zagulgotał, zamuczał i zaczyna lecieć z niego olej. I zanim to zrobię, to jeszcze odwracam się do nich i... Tylko zdajecie sobie sprawę, że jak pozbędziemy się teraz jego ciała, zniszczymy jego materialną powłokę, sprowadzenie go kiedyś w dalszej perspektywie na naszych warunkach będzie jeszcze trudniejsze. Wręcz niemożliwe. Malvin, twoja decyzja? True Resurrection mógłby to zrobić. Mówisz, że true? Bo przeczytałem, że nawet jak nie ma ciała, jest możliwe stworzenie nowego, tylko to jest 9 levela nekromancja. No może wiesz o takiej magii. To, ale na pewno podejrzewam, że jest trudne. Nie wiem, czy jest niemożliwe, czy możliwe, ale... To już jest tak potężne łamanie zasad wszechświata, że trudno tutaj w ogóle. Tak, więc informuję ich o tym, bo ale też myśli w przód, czy może dałoby się na jakichś innych zasadach, nie przez pakty z Kruczu Królową. Więc odwracam się do nich i jesteście tego świadomi? No,
tym mówiłeś od początku, Garrett. Vincent nie żyje i martwy pozostanie. No dobra, to zaczynamy. Czy ktoś chce coś powiedzieć? I no zakładam, że sobie zrobił też jakąś pochodnię. Garrett wziął żagiel z ogniska i zanim ją przyłoży, rozgląda się po nich i czy ktoś chciałby coś powiedzieć? Vincent dał nam schronienie, gdy potrzebowaliśmy go najbardziej. I dajmy jego pamięci to samo w naszych sercach. Tak. W wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy, ale był moim towarzyszem, za którego chętnie nadstawiłbym głowę i dał sobie uciąć rękę, gdyby to przywróciło go do życia. Możemy zrobić dla niego jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, zachowajmy go w pamięci i przywróćmy mu dobre imię. Papa, robaczku, Mika. Ja. Przykładam pochodnie i jeszcze jedna rzecz, czy w rzeczach Vincenta na przykład był ten taki pouch z komponentami do speli? On chyba go nie używał. On miał specjalną... On używał swoich narzędzi do czarowania. A co potrzebujesz? Komponenty też miałem na pewno do niektórych rzeczy. Do niektórych miał. Pytanie, co potrzebujesz? Potrzebuję powder silver do sermon. Aha, bo zużyłeś ostatnie resztki przy... Ja zużyłem swoje przy sojuszu. Dobra, rzuć mi na inteligencję. Dobra. Ja mam komponent pouch, jak coś też. Ale to jest Gareth, tylko to ty nie masz, ciężko. Nie będzie srebra. Pamiętam, że Gris miał, kurde, powder silver. No, to... na pewno miał. 12. Pamiętam, że mówiliście, że uzupełniacie rzeczy, komponenty na ostatnich zakupach w New Dagger. Więc sądzę, że się zaopatrzyłeś. Dobra. No w takim razie rzucam Funeral Rite, który teraz nie ma sensu mechanicznie, ale no chcę, żeby ta otoczka była taka ładniejsza tego pogrzebu. Czyli odprawiasz rytuał pogrzebowy nad ciałem swojego towarzysza. A co to robi? Tak, mechanicznie nie można go wskrzesić jako nieumarłego przez 7 dni, ale że nie ma ciała, chodzi tu tylko o pewien klimat. Czyli Garrett wrzuca ten srebrny proszek w ogień i nagle też wszyscy czują słodką woń kadzideł i taki niski, buczący, ale kojący dźwięk. Dobrze, no tak jak wrzuciłeś ten srebrny pył, wiesz, te ognie buchnęły na biało, teraz widzicie, że ciało Vincenta po prostu płonie jeszcze szybciej, żeby właśnie te płomienie oczyściły go już z resztek jakiejkolwiek szansy na wskrzeszenie. Czy Malvin okej, okay. Chciałbym skastować Prestidigitation. Jasne. I by w tych płomieniach pojawił się symbol ten, który Vincent miał narysowany w notatniku. Czerwony, płonący symbol. Okej. Okay, bo to chyba można, nie? Możesz, tak. Prestidigitation wystarczy do czegoś takiego. Bo to jest make a color, small mark, symbol appear. Na luzie. W sensie on nie będzie zbyt duży, ale rzeczywiście widzicie, że na jego piersi rozbłyskuje się ten jarząco się właśnie na jasny kolor ten symbol. Okej. Okay. I czy Malvin może coś jeszcze powiedzieć? No, oczywiście. Ktoś zakradł się do ogrodów pod osłoną nocy. Ściął żywopłot pod miarę. Nieproszony.
Wśród czerwonych maków spocznie twój grób, lecz twe imię echem nieść się będzie po komnatach czasu. Krwi czerwonym śladem podążał będzie nasz miecz, by sprawiedliwość znaleźć na krańcu świata, w gęstwinach lasu. Ktoś zakradł się do ogrodów pod osłoną nocy. Ściął żywopłot pod miarę, nieproszony. Twój los był jak opowieść, którą trudno zrozumieć, lecz wyjątkowy jej ton w mej głowie wciąż gra. Jak krwista plama w świadomości naszej, wśród czerwonych maków twe wspomnienie trwa. Ktoś zakradł się do ogrodów pod osłoną nocy, chciał żywopłot pod miarę, nieproszony. Lecz nie usunie wydeptanych ścieżek z myśli. Koniczyna nigdy nie utraci czterech liści. I tyle. O. Nice. Podobało. No dobra. Wszyscy zaliczają inspirację, oczywiście. Yo. I wtedy też właśnie kończysz ostatnie słowa. Błękitny błysk rozświetla. Zielony błysk rozświetla nieboskłon, symbolizując przyjście północy. I w długich cieniach rzucanych przez płonące właśnie stos wszyscy widzicie wysokie, ubrane na czarno postaci, kiedy, jak was otaczają. Mówię po sylwańsku. Bierzcie to, po co przyszliście. Słyszysz za sobą? Nie, to teraz twoje zadanie. I twojego nowego towarzysza. Sprawdzam, czy sztylet jest dalej w kaburze. Wskrzeszę go. Wskrzesisz? Nie o to tu chodzi, głupcze stary. Niby tak udajesz sługę jej wielkomości, a jednak zupełnie nie znasz się na naturze jej postanowień. Jeżeli byś go wskrzesił, złamałbyś największe prawo, którego nie może złamać nikt, kto podaje się za sługę Krucej Królowej. Ale jest jeszcze drugi obowiązek, który musisz spełnić. To, czego królowa pragnie najbardziej. Jeden test już zdałeś. Gratuluję. Ale teraz pora na drugi. Co mam zrobić? Jestem postawiony w nowej sytuacji. Mówię po sylwańsku. Dobrze wiesz, po co my przychodzimy. Widziałeś nas tej wiekopomnej nocy, kiedy to zabiłeś tą tak biedną istotę, której nie odwzajemniłeś miłości. No chodzi wam o wspomnienia, ale jak mam je, co mam z tym zrobić? Chyba wiesz. Okej, próbuję się skupić i jakby wyciągam ręce w stronę Wincenta płonącego. Jak i wyciągasz, to twój jeden już sztylet jest już w twoich rękach. Mhm. Wiesz, jak działa magiczny przedmiot, więc ale że ja mam z nim teraz rozmawiać? Krucza Królowa pragnie wspomnień. Mów. Ja słucham. Kiedy wypowiadasz te magiczne słowa po sylwańsku, twój sztylet błysnął czarnym ogniem i widzicie, jak
ciało Vincenta się poruszyło. Masz 5 pytań. Jak chcesz upamiętnić wspomnienia swojego towarzysza? Yo. Jakie wspomnienia, które wypowie ci jego już martwe ciało, chcesz przekazać Kruczej Królowej? Ale ja będę je słyszał też. Wszyscy je usłyszą. To jest speak with the dead, tylko że dodatkowo to, co ty usłyszysz, usłyszy też Krucza Królowa i jej słudzy. Okej. Kto odpowiada za wrobienie cię w morderstwa? Nie wiem. Pierwszy. Marvin się wyraźnie skrzywił. Kto był twoim głównym podejrzanym poza Francesco? Gardis. Drugie. Kaja próbuje podpowiedzieć. Może zapytaj o tego jego mistrza, Malvin. Gdzie znajdę osobę, do której pisałeś w swoim dzienniku? Nasze drogi rozeszły się lata temu. Trzecie pytanie było. Po śmierci pomocy, tak jak za życia po prostu. Mówię do Kae. To nie było. Gdzie? To nie widzę. Słyszeliście coś? Szepnął. Słyszycie takie lekki śmiech od czarnych postaci dookoła ogniska. Skąd pochodzisz naprawdę? Czwarte. Odległa planeta. Jestem podróżnikiem. Szukam domu. Imię planety też możesz powiedzieć. Zixchill. Nie. I'm sorry, jakby... Marvin jest już... Chyba ostatnie zostało, prawda? Jest okay. Ostatnie. Ostatnie teraz. Najważniejsze. Jakie jest twoje najbardziej bolesne wspomnienie? Te moje wspomniotne. Kazało mi zadecydować o swoim życiu, a ja nie potrafiłem. Kiedy ostatnie słowa wybrzmiały w waszych umysłach, twój sztylet zamarł i zamruczał, szczęśliwy. Czujesz zimną rękę na twoim ramieniu i jeszcze szept do swojego ucha. Nie martw się, ten pierwszy raz jest najtrudniejszy. Nic tu po nas, dalej wiesz co robić. Szukaj tych, którzy noszą znak królowej. Oni nauczą cię więcej. Wraz z wygasającymi płomieniami ogniska postaci znikają.
Malwin opada na kolana, trzymając cały czas ten sztylet. Ciężko oddycha. Zdałem test. Czyli chyba dobrze, że go nie ożywiliśmy, co? No to wygląda. Byłem pewien, że test to jest wskrzeszenie, a nie te wspomnienia. Kaja siada koło ciebie, po prostu tak już wpadasz. Gary też tak klepnie obok, ale nic nie mówi. Poczuje się w płomieniu. Dobra, pożegnajmy Vincenta i może kładźmy się spać. I Kaja wyciąga teraz jakby taki mały talerzyk i są takie trzy usmażone kawałki takiego przedziwnego mięsa z jakimiś przyprawami. I tak daje wam, bierze jedno i mówi: Ilia Hat, żegnaj bracie. I tak od góry jakby wpada sobie do ust i przegryza tak mocno, tak gryzie agresywnie i połyka. I jakby wam podaje, żebyście zrobili to samo. Co to? Co to jest, Kaja? Vincent. Tak się ich żegna. Największych bohaterów. Przyrka. Mówi to jakby bez cienia ironii zupełnie, nie? Kaja, tak. Insightuj. Kaja, przekonywanie. Okej. Okay. Bądź decepcja. Nie, przekonywanie. Okej, okay. 4 plus 7. 7, 10. 10, wierzysz jej. Okej. Ja chyba nie jestem... Ja już chyba wystarczająco dużo nowych rzeczy. Ja nie mogę, Kaja. Możesz go uczcić bardziej sama. Tak. Okay. Wszystko no twoje. To Kaja jeszcze raz tam. Ja had żegnaj bracie i zjada drugi i trzeci. Ja had żegnaj bracie i zjada wszystkie trzy kawałki. I spływa jak po prostu. Jeszcze taka po prostu. Gareth się odwraca i jakoś. Patrzy się tylko w te płomienie. Ja się tylko zastanawiam, skąd Kaja talerzyk wyciąć z czasem. Jakś tam miała kawałek, nie wiem, może pokrywka, może od garnka. Traveler's Kit jakiś. Taki porcelanowy, ładny. W takim, kurde, w takiej menażce wojskowej po prostu wam podaję. Dobrze. Rozumiem, układacie się do snu. Czy jeszcze coś robicie? Ja bym chciał zabrać z tych rzeczy, które KE wygrzebała. Mhm. Ja bym chciał zabrać symbol synów masywu. Okej. Okay. On leży tu na stole, jakby co. Okej. Okay. Możesz też rzucić na historię, jak na niego spoglądasz. Dobra, chętnie. Bo chyba Vincent wam go nie pokazywał. Chyba nie. Też ty byłeś wtedy nieprzytomny. Okej, okay. O Jezus, 4. 5. Nie wiesz, nie wiesz, co to oznacza tak de facto. Aha, wiesz, okay, że to jest symbol, który nosili na sobie synowie masywu, których pokonaliście, okay, w Dagger. Dobra. Nie masz pojęcia, co to oznacza. A, w tym sensie. Dobra, to czaję. I tyle. Reszta, dzielcie się i róbcie, co chcecie. Ale jeszcze Malwin, tak już układając się do snu, mówi: Kaja, wzięłaś całe złoto, prawda? Wydaje mi się, że wzięła. No tak, no to wyciąga Kaja i tam się dzieli z wami. To było chyba... Ile miałeś złota, Vincent? Mam zapisane 3500 łącznie było chyba. 920, tak? 950 ja miałem. No to nie, Kaja jakby... Za bogacz. Wyciąga i jakby dzieli między was. Nie ma z tym problemu. Chałupę można za to kupić. Czyli po 316 i 6 dziesiątych dostajemy. Tak, i 316 i 6 srebra na głębka. Okej. Okay. Jeśli dobrze pamiętam. Pilnowałem dobrze, bo wiem, że złota, jakbyśmy zapomnieli, byś to mnie darował. Na pewno nie dał utrzymać takiej kwoty, jaką mi się udało zgromadzić. Okej. Okay. I 3 srebra? 3 srebra, no. A 3 dobra.
To jest ten. No bo 30, sześć, tak? Nie. 6. 60. Czyli 6 tak. Srebra. Okej. Okay. No dobra. Bo to jest tam 6 w okresie, no to. No, no dobra. Nieskończony grosz. 6 srebra i dwie te, i tam dwie ścinki. Potarte o siebie. Dobra. A co z tymi książkami? Chyba się dla mnie przydadzą, co? Te książki pozwalają rzucać na naturę i historię z adwentarzem. Ja się je używa do dowiadywania się czegoś. Myślę, że barbarzyństwem by było je tu tak zostawić i Vincent by tego nie chciał. Wezmę, chociaż nie rozumiem, co w nich jest napisane. Wezmę tą o histochi, jeśli się nie obrazicie. Pewnie. Jestem ja tu chciała... jakieś 2 tygodnie, a będę musiał udawać, że byłem tu całe życie. Ja na razie pożyczę do niego notatniczek, jeśli mogę. Dobra. Kaja bierze i się przygląda bardzo temu abstrakcyjnemu rysunkowi z tym... No, ze skrzydłami? Ze skrzydłami, tak bardzo, bardzo go studiuje i podoba jej się. No wiem, co się święci. Możesz rzucić na coś, jeśli chcesz. No dobra, w sensie, czy na co rozpoznajesz? Czy rozpoznaję, czy może widziała jakiś taki rysunek? To, no ale to na co, musisz powiedzieć... Czy to będzie, bo... To będzie coś, co ona już widziała podczas naszej przygody, więc to będzie historia. To najlepiej investigation. Inteligencja. Czy połączy fakty? Dobra, to investigation rzucam. Okej. Okay. Jeden. Ładny motyl. No idea. Kurwa, ale fajny motyl. Dojebane. Zauważasz, że to jest Vincent dopiero po chwili. Dobra. To w takim razie... Są warta i śpimy i tyle, nie? Tak. No nie, i też... nie czujecie potrzeby robić wart. No to już śpimy. Z jakiegoś powodu. Garecie, ty coś jeszcze robisz? Znaczy no, też biorę część ekwipunku Vincenta i to, czego nie bierzemy, to układam w tos pod tym stosem pogrzebowym. No to, co biorę, to te narzędzia, nóż do masła, truciznę i te magiczne przedmioty. Dobra, dobra. Dobra. Przypomnę się tylko nieśmiało, że no. Vincent miał 2 towarzyszy jeszcze. Ale oni ich tak zostawili. Chyba tak, no. Wy ich zostawiliście, no. Ja nie brałem tego rubinu. Nie było deklaracji, że bierzecie ze sobą Wiktora. Ja, że to się rozpadło wszystko, jak umarł Vincent, tak zrozumiałem przynajmniej. Znaczy... Ten magię przestaje grzewać. Wiktor został zabity przez Francesco. No. Więc został po nim trup. A Glutek spadł na ziemię i po prostu się zmienił z powrotem w szmaragd, ale zostawiliście go ze sobą. Okej. Dobra. I też nie wiem, czy było deklarowane, ale jakby co, ten żelazny symbol, odznakę, cylinder też, te takie rzeczy. No to chyba wszystko bierzemy. Na razie zdeklarujemy, że wszystko bierzemy z śmieci. Dobra. Dobra. Okej. Dobrze, no to noc wita was już pełną parą. Wypoczywacie... No nie wiem, różnie. Sądzę, że niektórych, większość z was dręczą dziwne sny, ale zawsze pomimo, że tam jakieś koszmary się odbywają, one się kończą good endingiem, bo przepędzają je kruki, to co was goniło nam na przykład. I budzicie się następnego dnia wypoczęci, gotowi do dalszego działania. No to porządek pewnie robimy z tym stosem. Tak. Jakby zostaje pod rozwiało go praktycznie w nocy. Aha. Jest jakby zostało tylko takie wypalone miejsce. I te parę przedmiotów, co zostało. Czy możemy jakoś zapamiętać to miejsce? W sensie jak tak... Możesz je zaznaczyć na mapie. Nie ma problemu. Dobra, to sobie możesz też jakoś oznaczyć teraz w jakiś sposób, jeśli chcesz. Zostawić kamień, wbić coś. Może tak perfidnie to nie chciał. Można było.
Nie, bardziej jakby tak zapamiętuję po prostu, Kaja. Jesteś patrzy na scenę i tak jakby zapamiętuję układ drzew. Jesteś w stanie, jesteś. I na mapie zaznaczam, no. Jesteś w stanie zapamiętać to miejsce. Też jesteś nawigatorem, więc nie ma problemu. Kaja dobra. Się pakuje, wsiada na konia i... Reszta? No, proste czynności obozowe. Gary tam żduje jakieś śniadanie na szybko. Pakuje wszystko w troki i... Tel Tinta. Malvin... Malvin nie wie, co czuć po prostu. Dziwnie mu. Pakuje swoje wszystkie rzeczy, swój notatnik i tak się rozglądam po towarzyszach, czy ktoś nie chce zagaić, tak jakby szukając potwierdzenia albo tego, co zrobił wczoraj. Jakby wy to widzicie po prostu. No, nie, jest jakieś nie takie jest zapytanie w jego oczach. Co tam, Malvin? Coś się trafi? Do wczoraj? Wszyscy żyjemy. Znaczy, wszyscy może nie, ale my w trójkę. Nie spodziewałem się tego, co się wczoraj wydarzy. Myślałem, że oni chcą, żebym ja go wskrzeszał. Jakoś nie. Nie zrozumieliśmy się. W końcu mówili, że to jest największe złamanie wszystkich zasad. Tak. Dziękuję wam, że mnie odciągnęliście od tego pomysłu. Po prostu. Tak, chociaż mówiłem, żeby zrobić to, żeby z nami nie pogrywali, a okazało się, że i tak byli 10 kroków przed nami. Zrobiliśmy co, chyba co chcieli, więc... Tak, wygraliśmy to, jak oni chcieli, ale no, zgadzało się chociaż przez chwilę to z tym, co ja czułem, więc... Ale Gachet, to nic nie kosztuje. Nic nie straciliśmy. A co z tym sztyletem? Dajecie jakąś moc poza tym, co widzieliśmy wczoraj? Czy jeszcze silniejszy, tak jak chciałeś? Szczerze powiedziawszy, czuję się niepokojąco silniejszy niż wcześniej. I mogę tak nawet 3 razy każdego dnia ze zmarłymi. Przydatne, jak nabierzesz sprawy, to kopalnia informacji będzie. Może zapytamy Francesco, gdzie jest cała jego rodzina i wszystkich wyrżniemy. Wydaje mi się, że Francesco już zostawiliśmy z sobą Kaer. Nie, nie możesz się bawić. Ale się już nie chada ciebie, tak myślę, że... Ale my literalnie go zostawiliśmy ze sobą Kaer. Chcesz się wracać? A co za różnica? Dobra. Dzień drogi za wami, on jest. Jeżeli coś go już nie zeżarło, bo go nie pochowaliście. Kaer, jedziemy. Pomyśl o tym, że będziesz mogła przesłuchać żywego z Gachtis. Albo potem go zabijemy i przesłuchamy martwego. Wiesz, dobry. Możemy wtedy... Albo zabijemy jednego i pokażemy drugiemu, że tamten martwy nawet odpowiada. To go dopiero przestraszy. Dobra, jedna rzecz, bo nie zapomniałem to napisać na przedmiocie, jak jest ten czar. Jedno pytanie zawsze musi być o najsmutniejsze. Nie ma problemu. Zrozumiałem, że to jest kontraktualnie, że tak powiem. Tak, tak. 4 pytania, okay. Jedno zawsze jest o najsmutniejsze wspomnienie. Jasne, jasne. No i... Nie przestrasz się, Gachet, jak będziesz rzucał tę swoją wzrokiem widzącym aurę. Bo... Już to zrobiłem. Dlatego byłem taki zaniepokojony. Tak, ale teraz czuję, że jest jakby bardziej... Gachet robi dokładnie to, co... Rzuca ten wzrok oczywiście teraz. Dobrze, no to od ostrza Malvina bije boska energia. Boska?
Okay. Celestial. Wtedy też była Celestial. No tak, tak, tylko mroczny Celestial. Taki. Tak, jest to nadal mroczny Celestial. Dobra. A jak ale to nie jest zło, koniecznie zła zły. Ciemność. Rozumiem, no, rozumiem. Taka po prostu ciemna, ale ciemność. Ciemność, no. Kaka jakby staje między tobą a sztyletem, a teraz go widzisz? I tak zasłania jakby sobą a sztylet. Tak, widzisz. Nie, teraz nie widzisz, bo teraz demon, który cały czas stoi za plecami Kae, ci zasłania. Ja się nachylam za Kae i jak przejdzie na wylot, to znowu zobaczy. Uważaj. To na wylot przejdzie. A, sztylet. Może byś tego demona zabił czy coś. A drzwi w powietrze. Kae cię podpuszcza po prostu. Malwin się nie daje tutaj. Ja się boję tego. Ja się boję Hossy. Ciekawe, czy coś by to poczuło. Dobra. Każdy szuka mocy na swój sposób. Mam nadzieję, Malwinie, że znajdziesz to, czego chcesz na końcu tej drogi. A, jeszcze jedno. Nić łącząca KS z czymś na zachód teraz jest skierowana. Dobra, to do Tinty. Pamiętajcie tylko, że tam ci też uciekli w tamtą stronę. Nie wiadomo, co. Zapasowego konia jeszcze mamy, więc może się przydać. No. Dobra, bierz go. Szkoda by go było tu zostawić na żer. Przyda się, żeby zapakować Juki Vincenta. No to w drogę. Dobrze. Ruszacie dalej. Droga jest o dziwo strasznie bezowocna, jeśli chodzi o wydarzenia. Trakt tutaj jest często uczyszczany, dobrze zadbany, nie mijacie nawet nikogo. Następne dni mijają wam raczej bezowocnie, jedynie przerywane szybkimi noclegami. Co od czasu do czasu tam sobie o czymś pogadacie. Atmosfera powoli wraca do normy. Czasem jednak brakuje wam tego czwartego głosu, który by was śmiesznie podsumował, ale no cóż, żarty trzeba wymyślać od nowa. Ale w pewnym po dwóch dniach podróży, kiedy spodziewacie się, że następnego zobaczycie już Tintę, też przepiękne zielone wzgórza Gadein teraz już zajmują wasz horyzont, praktycznie rzecz biorąc. Przy drodze z daleka Kae wypatrujesz znajomy wóz. Przewrócony do rowu. O! Panowie! I pierdzielili się. Tam jest ten wóz ich. I podaję lunetę Marvin tu. Patrzę zobacz. Lunetę. To jest dobra. Wóz tych. Tak, Gardis. Rozpoznajesz wóz ekipy Francesca, czyli został Zenon, Gaweł. Nie, czekaj, jak oni był. Zenon, Gaweł i Juan Carlos. Wierzę w to. I jest tam, widzisz też, leży jakby przy tym wozie mega cykada. Okej. Okay. Martwa, tak pewnie? Czy nie widać? Nie rusza się, ale trudno widzieć. Trudno, musiałby się bardziej przyjrzeć. Percepcja. Masz advantage, bo masz lunetę. Żyje to cykada? Marvin pyta cię, bo ty masz. A, dobra, to ja rzucam na percepcję. Mhm. Z advantage'em. Tak. Okej, okay, to pierwszy rzut. Pierwszy rzut nat 20, także nie rzucam nice, drugiego. Nice. Dobra. Jest to 22. Dobra. Widzisz, że... Widzisz coś bardzo dziwnego. Nie wiesz do końca, co to jest, ale widzisz błysk czegoś takiego bardzo jasnego, jakby odbija się tobie do lunety, aż musiałeś przez chwilę patrzeć, jakby tam ten wóz i ta mega cykada się lśnią. Tak, że odbijają słońce w twoim kierunku. Strasznie się lśni. Tak, nienaturalnie, tak?
Dziwne. No, nie może, nie, że po prostu jakby były odblaskowe. Strasznie się błyszczę. Czy też wiem, że nie wiem, na przykład jak się zedrze ze skóry cykady, to ona jest błyszcząca w środku, czy coś takiego? Wręcz przeciwnie. Ona jest błyszcząca bez tego. Aha, po prostu normalnie jest błyszcząca. Znaczy jest taka trochę opalizująca, wiesz, jak żuki mają takie metaliczne czasem pancerze, to ona taka jest, ale nie aż tak, żeby tak odbijać światło. Wóz też się mieni. Mieni się? Wysmarowali go czymś? Nie wiem, ale może ruszmy i zobaczmy. Wątpię, że będą się stawiać teraz. Tylko ostrożnie, Kaja przygotowuje pistolety i powolutku tam. Podjeżdżamy, tak? Wszyscy? Tak. Jedną rzecz Dobra. Tylko muszę zrobić. Dobra. Zbliżacie się. Powodzenia, panowie. Newt. No, speak with the dead. Powiedziane, warto może. Może iść. Zbliżacie się powoli do wraku znajomego wozu. I ci, co bardziej spostrzegawci, czyli Kae i też ty, Malwinie, bo dość dobrze spojrzałeś na ten wrak, zauważacie, że mega cykada rzeczywiście leży na ziemi martwa, jest rozpłatana wzdłuż grzbietu i wystają z tej rany sople lodu. Ostre niczym igły. Tak po prostu jest. Tak jakby pękła ze środka lodem. I to było to, co odbijało światło słoneczne. I też, Kae, ty zauważasz, że w boku, w burcie tego wozu jest wybita dziurka, która też tak błyszczała lodem. To jest, że tam jest sopel, czy po prostu jest dziura? Nie, jest dziura i ona jest taka oblodzona do. Aha. Jakiś czarodziej lodu, czy co? Nie wiem, ale w tym klimacie całkiem wyjątkowa umiejętność. Tak, pomimo gorąca, który na was bije żaru, to lód wydaje się topić bardzo powoli. Znasz kogoś takiego, Gareth? Właśnie chciałbym spróbować zidentyfikować, co to za czar. Jeśli to czar. Arkana. Może znasz kogoś, skoro mieszkałeś w kasie do kamerą, tak to Ty. Był znany może z tego. Ile? Ty. Trzy. Nie masz pojęcia, co to mogło być. Nie mam pojęcia, co to za czar i jeśli... I nie pamiętam, gdyby ktoś w Dekomeradę używał takiej magii, jeśli to magia najprawdopodobniej jest, ale ja nie wiem, nie znam się. Kae, zajrzyj do środka. Okej, to Kae odkłada tam jakieś toboły i skrada się gdzieś tam do tego wozu powoli. Jasne, rzuć na stealth. Nat 20. Dobra, Kae wam znika w trawie po prostu. Malwin tylko myśli, kiedyś tak będę potrafił. Twój sztylet zapewnia cię, że owszem. Czuję radością, przerażenie. Dobra, moment. Czyli mamy czwartego trefla, jednak jest już ustawcie, możemy ustawić się piony na planszy tutaj, no. Dobra. Mm-hmm. Okej, okay. No to my gdzieś z tyłu, nie? Tak, wy gdzieś z tyłu. Wiecie co, wiem co zrobimy. Zrobimy... Kurwa! Chciałem zrobić stary trik game devów. Że odwrócę mapę tył-przód, żeby ją, wiecie, użyć dwa razy tą samą i się zesrało. Dobra, to wy jedziecie z drugiej strony po prostu. Tak mnie rozbawiło to. Cofnięcie czasu z krzykiem. Czasem każe. Wizard. Divination.
Może te kamienie przestawmy inaczej i będzie już... Nie, no już no, nie róbmy już nie ruszaj tego, to eksploduje z powrotem, bo tutaj jest dużo bardzo napiętej fizyki na tej mapie ogólnie. Nie tylko fizyka jest napięta. Biorę Vincenta, powiększę go trochę hey, oh. I stawiam go przy lampie. Będzie nad nami czuwał. O, jak ćma do ognia. Tak. Dawaj go ten, dawaj go tutaj na koło Suzy. Zabiorę tego typa. Dobra. Na mój ten, na mój jasne. Parawan. Musisz go zgizmować. Okej. Okay. To już go gizmuję. A, nie masz gizmu. Daję gizmu. Kiwolcik. Czy ktoś na czacie wie, że mogę robić autopromote, jak tylko ktoś wchodzi na serwer, czy nie? Nie ma raczej tego. Musi być jakiś skrypt czy coś. Ta gra jest... Kurwa. Okej. Okay. Czy jesteśmy z drugiej strony teraz? Tak, jakby z drugiej Dobra. Strony. To ma sens. Idziecie z południa na północ, czy przepraszam, ze wschodu na zachód, tam jest zachód. O kurwa. Coś ty zrobił. Kontrol Z. Dobra, zaraz wracam. Dobra, nic nie zepsułeś. Ale nie musisz się cofać do kuchni, Bartek. Bardzo zrobię kontrol Z. Zuba mu się wylała teraz. Dobra. Ale bym miał chcieć, ale chciałbym mieć kontrol Z w tym na streamie sobotnim. Okay. Co wiedzą, ten kto ma wiedzieć, ten wie. Czy to był jak ten? Kurwa, przepraszam chłopaki. Dobra. No zaznacza się jedzenie przyszło i A to nie kontrol Z-u i tego biednego kuriera. Kurwa cofa z powrotem. Kurier w wiecznym lupie pod domofonem. Pisze na Twitchu, pisze. Bartow, pisze. Kurwa, przepraszam, jesteście cali. Nice. Dobra, wracamy. Kae, zostawiasz, rozumiem, konia ze swoimi towarzyszami? Tak, wszyscy zostają, to boli i się skrada. Dlatego tak dobrze idzie. Podchodź powoli. Widzisz, że jak jest ten wóz, on ma właśnie, ty rozpoznajesz, to jest przestrzelony, ma po prostu bok. Mhm. I w środku widzisz po prostu jest w drugą, jakby po przeciwnej stronie od tego uderzenia, ściana też jest pokryta takim, jak po prostu... Zabiję się, przepraszam. Mów dalej. Pokryta takimi odłamkami, jakby po prostu kula armatnia przeleciała na drugą stronę, tylko te odłamki to nie są drzazgi tej burty, tylko po prostu wystające właśnie takie sople. Czy ktoś przestrzelił dziurę i ten lód tak się... Tak jakby okay. Po prostu jakby to był lodowy pocisk. Lodowy shotgun taki. Mm-hmm. No. I widzisz, że po prostu przebity i zamrożony tymi soplami w środku wozu widzisz ciało Zenona. Wow. A za nim, za tym wozem, tam gdzie jest ten kwiat, to też jest całkowicie zamrożone. Ten kwiat tutaj, ten aloes taki, agawa. I widzisz dwa po prostu takie zamrożone postaci. Gawła i Juana Carlosa, po prostu takich zastygniętych w ruchu. Tak, jest ich trzech i po prostu to wygląda, jakby ich taki po prostu podmuch lodu zamroził na kość. I było ich trzech, nie czterech. Trzech ich tam trzech ich było, czwarty był Francesco. Czwarty już tak, jest tak. Zimny. Chciałem upewnić, że na pewno nikogo tam nie... No to tak powoli się... Pewnie się, czy na pewno nikt jej tu nie widzi, czy nikogo tu nie ma. Już percepcja, jestem, percepcja. Już lepszym. Jezu, chciałem glutkiem rzucić tę kostkę. Nad 20 znowu. Nad 20. Nie wiem, co jest. No. Jesteś pewna, że poza twoimi towarzyszami nie ma tutaj żadnego zagrożenia. To podchodzi powoli do jednego z tych zamrożonych biedaków do gawła i próbuje się przyjrzeć właśnie. No to widzisz na jego twarzy zamrożony po prostu przerażony wyraz twarzy, takiego zaskoczenia i widać, że dobywał broni, znaczy on dobywał swojej harmonijki bardyckiej, ale nie zdążył.
to biorę tak jeden z pistoletów i tak obuchem lekko uderzam w tą zamrożoną dłoń. Zobaczyć, odpada. Się... Odpada. Odpada. Po prostu. Padła okay. Na ziemię. Okej. Okay. Cofam się do towarzyszy. Po cichutku. I wyławiam się z krzaków. Panowie! Tak. Coś ich kompletnie zmroziło. Wszystkich trzech. Juan Carlos, Zenon i ten drugi, jeszcze ten trzeci. Zgambeł. Zamrożeni. No tak, ale ona nie pamięta. W sensie. A, tak, ona nie wie. Specjalnie zapomniał. Sorry. Charaktery. Zamrożeni, martwi. Jednego uderzyłam, to mu ręka odpadła. Jakiś porąbany czarodziej tutaj. Nie żyją? Na pewno. A, dookoła jest bezpiecznie. Jedna ważna rzecz. Dobra, to byś musiała podejść bliżej investigation rzucić, to nieważne. Nikogo tam na razie, nie ma, tylko chodźmy. No. Dobra. Także chodźmy, zostawcie konie przy tym i chodźmy. Dobra, no to idę za Kae. I Kae jeszcze raz się rozgląda, będąc tutaj, czy na pewno nikogo nie ma. Dobra, no to twoja percepcja jest duża, pasywna, nie widzisz jak nic dodatkowego. I pokazuje ci tam okolicy. Malwinie, tą rękę i Garrett, to by też tą rękę, która odpadła. Boję się trochę tego dotknąć, tego lodu. Nie wiem, czy jakoś nie... Nie wiem, jak to zimne. Nie rozbijajcie ich. Moglibyśmy dowiedzieć się, kto to zrobił. Tak. I to jest dość oczywiste, że to był pocisk skądś, że przebił burtę. Rzuć na investigation. Dobra. Przyjrzeć. Okej. Okay. Byłbyś w stanie Marvin z nim pogadać, jak on jest w takim stanie? Ten trup? Czy byłbym w stanie? Jeśli jest zamrożony, nie może ruszać ustami. Nie. Okej, okay, dobra. 9. Był to pocisk, ale nie wiesz, nie umiesz rozpoznać broni. Broni nie, a trajektorię? Investigation jeszcze. Nice. To ja odpowiadam Kae. Widzisz, co się stało z jego dłonią? Pewnie to samo by się stało, jakby próbował ruszyć szczęką. 10. Dziesięć? Nic z tego. Gdzieś z góry. Raczej pod bardzo dużym kątem. Dzielę się swoją ekspertyzą. Walnęło gdzieś z góry. Tak. Jak patrzę w niebo. I Kaja też patrzę, czy to jest jakaś górka, czy coś? Spełdziamech albo coś. Jest ta skała tutaj, ale kąt jest o wiele za duży. To praktycznie rzecz biorąc musiał być no tak z bardzo wysoka jakby nad nimi. Prawie, że nad nimi był. Mogłoby być to, co wysłało takie uderzenie. Ale nie widzicie nic na niebie. Co, spelczamy przeleciał i po prostu zestrzelił w trzech gości. Za duże na działo okrętowe, czy za małe na działo okrętowe dziura. Jest taka, no jest mniej więcej wielkości pięści ta po tej jednej burcie. Ta wlotowa jest wielkości pięści, wylotowa jest o wiele większa. Właściwie, Kae, ty ją widzisz. Wylotowa to jest dużo małych innych dziurek. Kasetowa. Jakiś... Broń kasetowa, uważajcie. Jakiś obrzyn lodowy czy coś. No, wygląda jak śród właśnie. Czyli potrafimy stwierdzić, która była wlotowa, która wylotowa? Tak. Dość jasno to widać. Widać też po tym, jak oni są zamrożeni. Dobra, no to idę w stronę, której mógł ten pocisk nadejść. No to tak jak mówiłem, musiałbyś lecieć w górę czy coś, bo to było nad czy coś. Convenient. Nie wiem, czy ale, mogę. Ale tak jak mówię, no dookoła was jest po prostu równina, tak? Jedyne, co widzicie, to daleko na zachodzie, jeszcze dzień drogi są wzgórza Gadein. Nad wami jest po prostu bezchmurne letnie niebo, żar leje się z nieba. Czyli coś leciało. Jakby możemy to wywnioskać. Coś latającego. No, coś latającego prawdopodobnie. Okay. No. Malwin po prostu... Da się wejść do tego przewróconego wozu? Da się wejść. No, drzwi nie Malwin, są zamknięte. Malwin chciałby wejść do środka i przeszukać
znaleźć wszystkie dokumenty, jakie posiadali oni. Czyli listy gończe, listy kontaktów. Zamrożeni. Musiałbyś... Łącznie, wszystko wewnątrz jest zamrożone? W środku nie ma nic poza jedną taką pryczą, zestawem kajdan. Mhm. To jest wóz klatka. Okej, czyli tam nie ma nic jakby... Nie, nie ma takiej jedyne części... co jest, to widzisz, że w środku jest takie zrobione prowizoryczne łóżko, jakby na tej pryczy. I na nim zamrożony, przymrożony do, jakby tak przymrożony jak pod muchem do ściany jest ciało Zenona. Okej, czyli byśmy musieli jakoś spróbować ich rozmrozić, żeby... Rozłupać, rozmrozić, żeby przejrzeć ich ekwipunki, tak. To ja się próbuję, tego nie podejmę. Ja próbuję rozpalić pochodnie i tak przykładać lekko do tego kawła, no, którym ręka odrąbała. Zaskwierczało, ale lód powoli się topi. To tak przy ustach mu umarza. Ale to długo zajmie. Okay. No to... Oni są na kość praktycznie. Wiesz, okay. ty ich rozmrażasz, ale to tylko na powierzchni. Jak dłużej trzymasz, to już się skóra pali. W środku są twardzi i nadal. Oni są praktycznie deep freeze. Zostaw Kae. To jest jak za wcześnie wrzucony na patelnię styk prosto z... Może... Lodoschowka. A żeby pogadać z trupem, to potrzebujesz tylko jego ust? Głowy, przynajmniej z ustami. Czy to pyta Malwina? Tak, czy Malwin wie? Ja mu odpowiadam. No to jest jakby takie, że już wiem, o co chodzi z tym gadaniem. Jeśli byłabyś w stanie... zrobić tak, że miałby czym mówić. To tak, ale... Spróbujmy, to Kaja wyciąga rapier i tak robi taki ten zamach i tuf, szyję gawła. Dobra, rzuć proszę na atak. Okej, znowu ludki musiałem rzucić. Disadvantage. A, disadvantage, okej. Okay. O, spadła mi kostka. A! 10 na ziemi było i drugi raz. 17, czyli bierzemy 10, no plus atak, no to plus 6, czyli 16 będzie. 16? Rozłupałeś głowę, cap. Pękła jak ten. Pękła jak po prostu sopel lodu. Teraz ciało nie ma głowy. Malwin patrzy się na ciebie całkiem wymownie. Do trzech razy sztuka? I podchodzi do Dobra, Juana czyli Carlosa. I Gaweł został rozbity. Malwin praktycznie od razu... widzicie, że jak też głowa pękła, on też cały zaczyna pękać. Malwin po prostu teraz leżą puste. Od razu jak mówisz do trzech razy sztuka, to się uśmiecha i mówi: ja to chciałem powiedzieć. To Gaweł znowu bierze zamach i znowu szyje Juana Carlosa. Disadvantage nadal, tak? Tak. No to już 3 będzie pewnie najniższy, jeszcze sprawdźmy. Tak, 3 najniższy plus 6, 9. 9 obrażenia. O! Nie, czekaj, 9. Czekaj. Uderzyłaś, ale nic się nie stało. No to jeszcze raz spróbuję w takim razie. Mhm. Czas bierze zamach. 2. To będzie 2, czyli 8 będzie. Dobra, uderzasz jeszcze raz, widzisz, że zaczyna pękać powoli to ciało, ale za mało, żeby odłupać samą głowę. Mm-hmm. Chyba się nie da. Gareth, chcesz spróbować? Czy zbyt makabryczny? Nie, myślę, że już nic tu nie wskuramy, śladów nie ma. Spadło prawdopodobnie z góry. Może wóz się na coś nada i rzucam okiem, czy sam wóz mimo uszkodzonej burty dałoby się przewrócić i no, trzeba byłoby wydłubać Zenona ze środka, ale tak. No można go zostawić i przejechać z nim po prostu, nie? Wtedy akurat będzie tyle czasu, żeby się rozmusił. Tak, tylko nie wiem jak na to zareagują mieszkańcy Tinty, że bierzemy ludzkiego sopla w bagażniku. No ale to nie my go soplowaliśmy. Może też się zazwalić śmierć Francesco na tego kogoś. Sprytne, oszczędzi nam to kłopotów. No dobra. Nie zamierzam zwalać śmierci Francesco na kogokolwiek. Przynajmniej jak coś. Dobra, ale żeby, ja nie wiem, co mieszka w tej tincie. Rozumiem, może tam są sami Gardis, nie wiem.
Właśnie, mogło zdawać będzie pytania, dużo roboty. Ale... Gary, chcę zmienić temat. To może przewrócimy ten wóz z powrotem na koła. Pytam, czy jest przewrócony, bo ja go tak Nie, on jest, on jest na wiem, bo ty go flipnąłeś, on jest tak, tylko na bok przewrócony. Jego da się postawić z powrotem. I da się podpiąć konie, rozumiem, jak mamy zapasowego konia, to tym bardziej możemy sobie... Nie są to konie pociągowe, ale no tak, przy odpowiednio dużym animal handling, chodzi o to, że nie są są do czego innego szkolone, ale przy odpowiednio dużym animal handling jesteś w stanie to jakoś ogarnąć. Rozumiem, że wszystkim pasuje taki plan, żeby... Tak. No to próbujmy w takim razie wspólnymi siłami wyciągnąć wóz i podpiąć konia. Ja pomogę. To najsilniejsza osoba rzuca z adwentażem, kiedy... Jared? Dobra, ja chyba jestem najsilniejszy. Nie, mam zero. Gareth najsilniejszy. Gareth taki silny chłopak, weź ty ten. Ale tak nadal to jest plus jeden. Chyba, że atletykę można wliczyć. Tak, atletyka. Masz advantage, bo reszta ci pomaga. Dobra. Dawaj, młody. Dorzucamy. My tak stajemy tylko i tak... Nie no, razem z nim, ale on jakby... Dobra. On najbardziej. Jak Fiata 126P. Na kości 14 i 16. 16 plus 3, 19. 19. Udaje się przywrócić tobie wóz wraz z twoimi towarzyszami. Zadygotał trochę na sprężynach, ale stoi teraz wyprostowany. Ze środka rozlega się trzaśnięcie niczym porcelany upadającej z półki. To może dobra. Juana Carlosa wsadzimy. Któryś ma jeszcze całą głowę? Tak, Juan Carlos jest trochę napoczęty, ale ma jeszcze głowę. No dobra, to... Malvin wchodzi do wozu i próbuje butem tak jakby te kawałki wywalić z niego, żeby nie wieść... Szufelką tanie. Żeby nie wieść fragmentów ciała. Jak stary śnieg mu naniesiesz butami. Tak. Gareth na to nie patrzy, idzie po konie po prostu nasze. Cholera. Przyprowadzę panie. Dobra, co? Wysypaliście resztki Zenona ze środka. Co robicie dalej? Pakujemy tego Juana. To sprawdzamy w ogóle, czy dłonie, czy można go złapać, czy czasem nas tak nie wyziębi, że napawimy się czegoś. Dotyka KE delikatnie tam jego... Jest zimny, mokry, ale możesz go dotknąć, tak. To może bierze tam jakieś, nie wiem, sznury jakieś bierze, tam obwiązuje go, czy coś tak. Dobra, właśnie. I co? I chcesz go wrzucić na pakę? No tak, jakieś delikatnie razem z Malvinem, jak się tak go przenieść delikatnie. Dobra, to... Sleigh of Hand, osoba z wyższym Sleigh of Hand ma przewagę, kiedy razem próbujecie. Mam 4. Malvin? 5 ja mam Sleigh of Hand. To dawaj, Już. Czekaj, to ty już masz tego roga? Nie, ale to jest akurat jeden z... To jest moje prywatne z hobby. Specjalista. To nie jest z klasy, to jest z hobby. Dobra. A, rozumiem. Już rzucam. Z adwantażem mam? Tak, masz advantage, bo KE ci pomaga. Okay. To dobrze. 14. W sensie już po dodaniu. I 15. 15, okej. Okay. Udaje wam się jak taką po prostu ogromną szklaną statuę włożyć do środka i jakoś zabezpieczyć. Juana Carlosa starszego. Żeby tak, jak ten, tak, obwiązujecie go. Też ten wóz jest amortyzowany, on nie trzyma się zbyt. Jak w fabryce kostek lodu, tą taką pierwszą taką formę, taki ogromny kloc lodu na sznurach właśnie. Tak, dokładnie, go tak wkładacie do środka i jest w środku. No i teraz te konie ogarniemy, więc... Dobra, rozumiem, animal handling, jak próbujesz przypiąć konie jeździeckie do wozu. Marvin się nawet nie zbliża do ciebie z tym. Czyli łącznie mamy 5 koni, prawda? 18, 4... Jeżeli wzięliście konia Francesco ze sobą, to macie 5. Tak, wzięliśmy konia po dwóch. Dobra, to 5. 18. 18, udaje ci się. Nie są zadowolone, będzie trzeba robić tak, że ktoś jedzie na jednym z nich i je prowadzi, bo nie da się nimi wistawio zrobić. Bo nie są do tego... Nie rozumieją. Nie rozumieją tego. Ktoś musi jechać, one po prostu będą to ciągnąć. Ale no to KS siada na tym pierwszym. Jak jest 5, to ten jeden niech wystaje z przodu. Dobra, czyli macie 4 i jeden z przodu jak zaprzęg i ty niczym Rudolf.
Czekaj, bo to jest, jesteśmy w fantazy, to musi być jakiś inny. Rudlow. Pół demon, pół renifer w zaprzęgu młotowego dziadzia. Przepraszam, nie, trollowego starca. Zasiadasz i macie wóz. Gratuluję. Jej. Jedziemy dobra. Do Tinty teraz. No, tak. Mrożonym. Ostrzelany. Zamrożonym jak... Juanem Carlosem. Do Tinty do trzecie następnego dnia. Mhm. Okej. Okay. Ja jadę w klatce. Ja na kozie. Razem z tym zamrożonym. Razem ze zmarzlakiem? Tak, ponieważ wolę być tam, no jakbyśmy jechali nagle szybciej albo hamowali. Sorry, zły przycisk. Wolę po prostu pilnować tego ciała. Ale to jest grim. Poza tym, jak jest taka lampa, to chłodniej będziesz miał. Ja po prostu korzystam z tego, że on chłodzi. O, klima. O, panie. Relatable. Gdzie Malvin... mój zamrożony człowiek? Malvin z tyłu siedzi i tak rzuca do was na przodzie. Mogliby wprowadzić coś takiego w ogóle w wozach. Takie chłodzenie. Takiego zimnego dziadka? Coś dziwnego. Zimnego gościa? Tak, można to nazwać zimny dziadek. To by się sprzedało, myślę. O. Jak już kiedyś osiądziemy, Malvin, w jednym miejscu, możemy spróbować. Moglibyśmy to sprzedać tym z domu Kanith. Oni zrobili taką kolej, ale strasznie pachną w tych wagonach. A w czwartym? Najgorzej jechać czwarty w wagon, moim zdaniem. Polecam ósmy. To taki optymalny. Strasznie wieje z przodu. I na takiej small talku mija wam resztę dnia. Tak. I jeszcze tam Kaja chciała też powspominać Malvina i tam mówi, a pamiętacie, jak te bobołaki rozpierdzielił? Ale wtedy ich zabił. Tak jakby już tak ciepło wspomina teraz właśnie. Vincenta. Vincenta właśnie. Mhm. Tak. Ciekawe, co by Vincent zrobił z tymi ciałami i tak dalej. A pamiętacie, jak mu ściągnęłam ten kaptur, jaki był zdziwiony? Tak. Pamiętacie, jak... Marvin próbuje sobie przypomnieć jakąś taką... I tak myśli najpierw... Zabił kobietę. Nie. Ożywił ciało, uczną nogę młotogłowowi. Nie. Pamiętacie, jak nastraszył tą małą? To... Zrobił tą zabawkę jej. No. Ciekawe, czy ją ma cały czas. Tak. Ja czytam na głos, co lepsze wyrywki to biologii tomu pierwszego. Na głos. Żarty na boku dopisane są. Przez, są tak, że... Bo to jest podręcznik rzeczywiście z Akademii Elgina i widać, że używany i są żarty o wykładowcach dopisane na tych... Na marginesach. A to biologia, nie ten. To tak, jest biologia. Vincenta fioletowy. A, przepraszam, bo ja już. To mi się pojebało, sorry. Dobra, tak, fioletowy zeszyt. Dobra, to sorry, to cofam. Dobra. Ale reszta dnia... z tamtymi książkami się zgadza, to co powiedziałeś. Podoba mi się. tak. Reszta. Przez tyle osób przeszły, to. Reszta dnia mija wam bezowocnie. Nie licząc waszego zamrożonego towarzysza, który też już powoli tajeje, jest też bardzo odtajał. Jesteście tak naprawdę ostatni skok przed Tintą, kiedy rozbijacie swój ostatni obóz przed dotarciem do tej wioski. Widzicie już ją tak naprawdę z daleka. Ona jest położona na zboczu wzgórza. Więc widzicie wyraźnie z daleka rozbłyski z świateł z okiennic.
I Kae, rzuć też proszę na spostrzegawczość, jak się przyglądasz wiosce. Czy to jest wieś? Rozumiem, że to nie jest... Tak, tak, raczej wieś. Nad 20, ja pierdzielę, coś się... Kurde. Dobra. Wow. Gdzie, była ta kość na gdzie ta kość była na poprzedniej sesji? No właśnie, nie? I na tej już skończyło. O, ale teraz by nie było po co rzucać. What the fuck? Kae, kiedy przyglądasz się tej wsi, zauważasz coś niepokojącego, mianowicie na jakby dalszy zachód od niej, tak pomiędzy dwoma wzgórzami, gdzie jest widoczna taka dolina. Jedno wzgórze po twojej lewej, czyli bardziej na południe, to jest, widzisz tą wioskę i jakby tam światła, ale też w niknących promieniach słońca z drugiego, wyższego wzgórza widzisz jakiś taki mały czarny kształt, jakby się urwał od jego cienia i zanurkował do wioski. Latający. Czyli jakby jakaś postać nie, była nie, tam? Nie, nie. Długie, czarne cielsko o długim ogonie i parze skórzastych skrzydeł. A, czyli jakieś zanurkowało takie gdzieś. Smoko podobne coś, tak? Zanurkowało. Tak, tak. Mhm, dobra, czekaj. Kurde, zapomniałem, po gisiańsku się nazywały to te smoki. Ale nie był czerwony, nie? To... Z takiej odległości nie widać koloru. Ty, Paweł, mogłeś smoki solarne widzieć. No nie, ale w ogóle, nie, dobra. Nie, nie, gitianki używają czerwonych, więc ona by o tym wiedziała. Chyba drak po prostu jest, bo drazwier to dragon z Breath to chyba. A, dobra, drak! No to... Jaki smok tam jest? Panowie! Na wzgórzu. Może to ten, co zamraża. Że z góry, że lata, no to by się zgadzało, nie? Z trajektorią, Gareth. Chyba tak. To podjedźmy bliżej i każdy przepatruje nieboskłon. Ale to co? Tak, broni tej wioski, czy atakuje tą wioskę? To... Ja nie wiem. W ogóle no jak się zachowują smoki? Coś se... Zależy od rodzaju. Nie wiesz, jaki to jest rodzaj smoka. No ale zgaduję, że to jest jakiś lodowy, bo jakby próbuję połączyć kropki, że... To zgaduję, że rzuć to na coś... historię bądź arkanę, kiedy myślisz o lodowych smokach. Arkana bądź historia, to arkana niech będzie 11-13. 13. Słyszałeś o lodowych smokach. Najgłupsze, najbardziej jak zwierzęta ze wszystkich znanych ci smoków. Ale lodowy to jest głupi smok, najgłupszy ze wszystkich. To może ktoś go wyszkolił po prostu, albo ktoś go kontroluje. Też jeśli tak... chodzi ci o tych waszych znalezisko, on by ich zjadł, a nie zostawił. No to też mówię, że... Ale w sumie smok to by zeżarł pewnie wszystko. Taka bestia. No chyba, że faktycznie ktoś go kontroluje i tylko kazał smokowi zamrozić i uciekł. Może ma jakiegoś jeźdźca. Że jakiś kitrak na nim siedzi. Ale z tej odległości już się niczego nie dowiemy. Broń w pogotowiu i jedziemy. Tak, tak. Puszujecie? Czy jeszcze teraz się zatrzymacie? Bo jest teraz noc. Byście teraz przez noc jechali. Mamy wóz cały, nie? W sumie. Kurde, szybki. Możecie puszować. Jak wygląda ten trup teraz? W jakim jest stanie? Gadanym czy niegadanym? Możesz spróbować. Bo jeśli jest noc... To my jedziemy, a ty tam działaj. Okej, okay, więc... Tak. O lord, dobra, więc ja... To jest teraz twój motyw muzyczny. Nie. Inne. Siedzę naprzeciwko tego ciała. Bo mam specjalny pod Kruczą Królową właśnie wybrany. Okej. Macie jakieś pytania, które warto zadać? Takie konkrety, bo... No zabił ten smok faktycznie. Może tego się dowiem. No to, ale inne, jeszcze kilka innych. Pamiętajcie, że możemy go spytać o wszystko na temat Gardis. Wiemy w sumie, dlaczego nas porwali, więc nie porwali. Gareth, coś o twoim ojcu. To były płotki, nic nie będą wiedzieli o kulisowych zagraniach Gardis. Ale może jakieś plotki, no cokolwiek, no.
Może przydało się dowiedzieć, co się stanie, jak ktoś się dowie, że zginęli, czy zwalą to na nas, nie wiem, może jest jakaś... Może ktoś wiedział, że oni nas znaleźli, może kogoś poinformowali, może zdążyli komuś dać znać. Tak, możesz się... I może zapytać. W Tincie czekają na nich. Tak, możesz się zapytać o to, czy wykazali gdzieś dalej, że jesteśmy w tych okolicach. W sensie, o co? No, czy oni wiedzą? No bo mnie złapali. No to pytanie, czy złapali mnie i dali komuś znać, że jadą z jeńcem do Tinty? Bo jeśli tak, no to może czekać na nas jakiś komitet popitany. Dobra. Wyciągam. Zapytaj się jeszcze, czy w Tincie są jeszcze ktoś z Garlis. Po prostu też wprost się zapytaj. To mam jeszcze tajne wejście do Gardis, znaczy do Tinty może. Nie wiem. Tajne wejście do wioski KE? No nie wiem, jakiś tunel, cokolwiek. Ja nie wchodzę do żadnych tunelów KE, ja chcę wjechać tam jak normalny człowiek. Dobra. Wyciągam, jedziemy cały czas, nie? Tak. Jezu, ale super scena, jedziemy. Widzicie? On już, ten trup już na tyle odmarzł, że się tak, wiesz, sklapnął na ziemię. Teraz leży i tak podryguje. Okay. Ale jest szkodami, więc to tak, wiesz. Taki przywiązany do tych krab. Okej. Okay. Wyciągam Hossę. Mhm. Mów. Ja słucham. Czarny ogień. I widzisz, że ciało Francesco... Juan Carlos. Przepraszam, Juana Carlosa, podniosły się i oczy na ciebie. Tak patrzę na niego na chwilę. Bo Juan Carlos starszy, tak? Tak, Juan Carlos starszy. Ale to jest młodszy. Chciałem ja to zrobić, no nic. Kto was zabił? Nie zadawaj tego pytania, on nie wie o swojej śmierci. Jako ten czar powoduje, że on nie jest świadom swojej śmierci. Okej. Okay. Czyli... do wyjebania, nie słyszałem tego pytania. Okej, przepraszam. Czyli... ten błąd robicie już trzeci raz chyba. Okej, nie można było takie pytania. Okej, ale wiem, jak można to inaczej sformułować. Kto ostatni was zaatakował? I on tak... Jeździec na srebrnym szkielecie pytał o ludzi Juana. Malwinowi się zrobiło zimniej niż jak był ten w lodzie. O szajkę Juana pytał. Czy przekazaliście informacje o położeniu moim Kae i Garreta? Tak. Powiedzieliśmy, że widzieliśmy was. Czy w Tincie czeka ktoś z Gardis? Nie. Trzy, prawda? Trzy, tak. Trzy. Co wiesz o korupcji w Gardis? Słyszysz to, Gareth też. Czasy są ciężkie. Trzeba zarobić na chleb. I ostatnie pytanie. Jakie jest twoje najsmutniejsze wspomnienie? Gdy moja żona umarła, rodząc mi syna. Aha, już wiem, kto jest młodszy. Konkret, kurde. O, konsekwencja teraz jest duża tej umiejętności.
No to ja już spytałem. Ciało zamiera. Przez następne 10 dni nie można już go spytać. Słyszeliście to? Powiedzmy, że nas tak. Powtórzyłeś czy coś. Bo to no, słyszeliście. Na tyle tam głos niczym z zaświatów. No, słyszeliście. Ważne, że Tinching na nas nie czeka, ale... No chyba, że Juan Carlos młodszy czeka na tatusie. Nie no, powiedział, że nikt z Gardis, tylko tyle się liczy. Okej. Okay. A ten ale... jest na szkielecie? Czy co, że to jest szkielet? Smok? Coś? Coś takiego kojarzę w ogóle? Jeździec na schełchnym szkielecie. Historia disadvantage. Historia disadvantage, okej. Okay. To ja też rzucę. Jeden, not one. Nie, not też one. Mamy disadvantage? Tak, wszyscy mają disadvantage. Okej. Okay. Kielet, smok, lodowy. Dwa. Nie ma szans. Historia? Historia. 12. 12? Za mało. Nie macie pojęcia, o kogo może chodzić. No dobra, to najmniej wiemy, kogo wypatrywać. No i ta cała korupcja. Widzisz, wiedzą. Tak, że czasy są ciężkie i trzeba odłożyć na boku. I co dalej? To znaczy, że... To, że strażnik sobie odłoży na boku, nie jest jeszcze niczym nadzwyczajnym. Znaczy, oczywiście to jest korupcja, jest złe, ale nie ma tutaj... Nie mamy żadnego większego tropu. No, Gardis, ale... ty wiesz, Gareth, że Gardis jest silny i wierny, ale nie jest zupełnie odporny na ten... Na korupcję, ale... zważywszy na to, że Strzebor by przez to, jaką filozofią się kierował, dawał każdemu szansę, żeby dołączyć do Gardis. I czasem powodowało to, że różnego rodzaju wątpliwe osoby dołączały. Rekruterzy Gardis nie mają wykrywacza sumień i zdarzy się jakiś podlec szeregu. Jak wszędzie. No ja to bym się bardziej przyjrzał tym rekruterom. Ale to moje akurat zdanie. Nie musi być prawdą. Dobrze, Marvin, możemy się tym zająć, ale nie teraz, nie czas i miejsce na to. Też wiesz, Gareth, właściwie no, twój ojciec też uległ korupcji. Może i tak. Nie, ale w inny sposób, ale to też to nadal jest korupcja. Nie z chęci zysku, ale uległ. Mhm. Dobra, to jedziemy chyba, już nie potrzebujemy Carlosa. Możemy go zabrać i... My go nie zabiliśmy, więc nie będziemy kłamać, jeśli powiemy, że znaleźliśmy go tutaj. Tak. Może to będzie jakaś karta przetargowa, że mamy trupa, którego chcemy pochować. Nie wiem. Zgadzam się. Możemy nawet powiedzieć, żeśmy go uratowali. No. Że zmarł chwilę przed wjazdem do Tinty. Wiecie. Lepiej to wygląda niż przyjechanie z zajumanym wozem z trupem. Nie polegamy na twoich złotych ustach, Marvin. Nie głupie, Marvin. Dobra, to oczy w górę, wypatrujemy srebrnego szkieletu, broń w pogotowiu i Marvin wciśnie kit. Tak się trzeba. Dobra. To chodź ty prowadź, Marvin, teraz. Bo mnie będą pytać, jak jadę na przedzie, a ja już coś palnę. Dobra, zmieniam się z KE i zmieniając się mówię, tylko te sznury rozetnij, żeby nie było. Dobra. To KE idzie i tam układa ładnie trupa. Tak, układasz, przykrywasz go czymś. Constitution saving throw, ponieważ puszujecie przez noc. Let's go. Jezu, weźcie tego jelly, bo ja co chwilę próbuję rzucić. Dobra. 20. Oj, jebany. Ha, jeszcze 3 takie noce byś wytrzymał. Znaczy już po modyfikatorze, nie na to, ale... Jasne. Tak blisko. 5 i... 9.
jesteście zmęczeni na zajutrz następnego ranka, kiedy docieracie. Czy zmęczenie, tak? Tak. Zmęczenie jedno. Dobra. I zadwentadże na wszystkie skillczeki. Dobrze. Waszym oczom ukazuje się dość malowniczo położona wioska. Niecałe dwa tuziny domów. Położona u stóp przepięknego, pokrytego takim zalesionego, ale widzicie, że te drzewa są bardzo ustawione. Czemu to nie działa? Otwórz, cloud, upload, import. O, jest. No, jakie ładne. Ja rozumiem. Nice. I love Tinta now. Dobra. Ale landszafcik. Dobrze. Przyjeżdżacie zachodnim traktem, tym mniejszym. Waszym oczom ukazuje się mniej więcej taka wioska. Jest to niespełna dwa tuziny domów, położona nad brzegiem dość wąskiej, nawet nie rzeki. To jest bardziej szeroki strumyk niż wąska rzeka. Na wzgórzu, które jakby wieńczy wioskę, widzicie przepiękne jabłoniowe sady, które pokrywają praktycznie całe wzgórze. Po drugiej stronie rzeki rozpościerają się pola uprawne i różnego rodzaju gospodarstwa. Wy jednak widzicie, że coś tu jest nie tak. Mianowicie, kiedy zbliżacie się już bardziej, widzicie, że domy od zachodniej części wioski to jest praktycznie ruina. Dużo z nich podmokłych stoi praktycznie w bagnie. Tak samo też woda wdziera się praktycznie na trakt, którym jedziecie. Konie chlupoczą kopytami i też zauważacie, że rzeka, przy której znajduje się ta wioska, wyszła z brzegów i także te pola uprawne po drugiej stronie są całkowicie zalane. Co nie wygląda, jakby było zamierzonym celem. I też widzicie ty w ogóle, Malwinie, ty trochę cię to napawa trochę taki igłę nostalgii, kiedy widzisz coś, co rozpoznajesz jako trakt przypominający błyskolej po drugiej stronie rzeki. Piecho, o tym mówiłem! Ale widzisz, że też tory, czy też ten trakt jest zalany i tak powoli wjeżdżacie do wioski. Jest niewielu ludzi. Tak naprawdę domy są w dużej mierze, wydają się być... Te na tym zachodnim części wioski są praktycznie opuszczone, ale im bardziej zagłębiacie się, tym widzicie, że więcej jakby oznak życia. Gdzieś tam wisi pranie, gdzieś bawią się dzieci. Domy niestety bliżej rzeki stoją po prostu w wodzie, piętra są. Pierwszy parter jest całkowicie zalany. Widzicie też ludzi, którzy jakby pracują przy tych domach. To musiało się wydarzyć niedawno, ponieważ wyjmują z nich rzeczy, pomagają współ swoim sąsiadom. Widzicie też dość duży tłum, który zebrał się w centralnej części wioski, na takim dość pokaźnym rozdrożu, które na północ prowadzi dalej traktem przez rzekę na północ, prawdopodobnie do Czar. Na zachód jest wąska, taka bardzo wijąca się, stroma ścieżka wzdłuż wzgórza, zwieńczona dość dużym takim pałacem, ale widzicie, że ten pałac jest zrobiony tak z myślą obronną, nie jest po prostu eleganckim, tylko takim ozdobą, jednak ma blanki, są wieże i także gdzieś tam na wzgórzu, naprzeciwko tego pałacu znajduje się duży drewniany kościół. I też po waszej prawej, na południe od tego rozdroża jest rynek, który wydaje się być dość mocno opuszczony, ale jednak jest kilka otwartych straganów, na nich głównie jakieś takie powykręcane, zniekształcone warzywa można kupić. I widzicie, że mniej więcej tutaj, czyli w tej takiej jakby północnej części wioski, na skraju tego zalewiska,
jest zebrana grupka ludzi i na takich kilku ustawionych skrzynkach widzicie dwa gnomy, które stoją na tych skrzynkach i jakby coś mówią do tego tłumu, ale nie słyszycie stąd. To podjeżdżamy bliżej. Tak? Pół wioski zalane. Tak, pół wioski no, tak. Jest praktycznie rzecz biorąc zalane. Nie? Ludzie ratują dobytek. Myślicie, że to ten jeździec? No, możemy się łatwo dowiedzieć. Wskazuje na tłum. O, jakie to słodkie ten wóz teraz tutaj. A my wjeżdżamy tędy? Wjeżdżaliśmy tu? Tędy. A, bo potem powiedziałeś, że rynek po prawej jest. To sorry, to mi się pojebało. Dobra. Bo ja schodziłem myślami z tego wzgórza i pomyślałem, że jest po prawej. Dobra. Kae, przykryj. Sama wiesz co. Przykryty. To możemy jechać. Przykryła tam jakimś materiałem. Co, jedziemy w stronę tego tłumu? Nie wiem, co robicie. Więc tak, co jeszcze widzicie? Widzicie te domostwa, są raczej... Widać, że były zbudowane kiedyś na pewno świetne, dobre domy. Teraz w dużej części zaniedbane, tynk odpada, niewymalowane, dachy są niewymienione. Ale dość dobrze po waszej lewej zachowany, całkiem duża, za duża wręcz, ogromna karczma. Na szyldzie jest napisane psiarnia. I minęliście także dość dobrze zaopatrzony warsztat kowalski. Karczma. Ona jest ogromna, ta karczma. Po prostu nawet w Dekomeradę takiej nie ma. Dobra. Widzę, że jesteś zmęczona, Kaja, ale najpierw informacja, potem łóżko i kufel. Tak jest, panie komendancie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na wzgórzu widzicie jakieś takie budynki gospodarcze, jakieś gospodarstwo. Po lewej od niego wysoka, zrujnowana wieża. Całkiem po prostu ruiny wieży. Dobra, to podjeżdżamy do tego tłumu. Dobra. Tak wolno, nie? No rozumiem, zakręcacie, konie jadą. Pinta drift. Nie. Może być. Dobrze. Podjeżdżacie powoli i widzicie dwóch bardzo dobrze elegancko ubranych gnomów w cylindrach. Jeden wysoki w takim brązowym, tweedowym kostiumie wręcz, oparty o laskę z mahoniowego drewna, o złotej gałce. Coś głośno rozmawia, drugi koło niego ubrany w czarny garnitur z założonymi rękoma łypie na tłum spod swojego kapelusza. Widzicie też sześciu takich drabów, którzy jakby osłaniają ich od tłumu. Tłum wydaje się dość być poruszony. Słyszycie okrzyki: co my teraz zrobimy? Pola zalane! Bestia zniszczyła tamę! Spiżowiec nie ruszy! Węgiel nie dotrze! Co mamy zrobić? Widzicie, że ten jeden z tych gnomów, właśnie ten lepiej ubrany. Proszę, zachowajcie spokój, moi drodzy. Wszystkim się zajmiemy. Smytko i Eston Company nie porzuci tego miejsca. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o tylko interesy. Na pewno da się coś na to poradzić. No i co poradzić? Co poradzisz? Ty i ci twoi, kurna, tutaj wymoczki? Bestii nie dacie rady. No i słyszycie takie okrzyki tam ze środka. Malwin, słysząc to, mówi: ktoś powiedział bestia? Wtedy jakby ludzie się odwracają. Widzicie tam, jak ten jeden z tych gnomów, właśnie lepiej ubrany. Tak, bestia, a panowie?
i patrzy na Kaę. Państwo? A my nie, bestia. I puszczam oko do tego gnoma. I Kaę wtedy szczerze zęby tak. Tak widzę bestię. Dobra, moment. Dobra, no to... No to tam... Kiedy Kaę, ty pytasz o bestię. Pomiędzy tłumu wyłania się. Kto się wyłania? Jo. O! Gregor, suń się, ty byś nawet muchy nie złapał. Kto tu? O proszę. To ci co mieli przyjść? Wyłania się. Postać. Pierwsze co widzicie to wielkie niebieskie oczy. Oraz czerwone piropusz, tak byście go nazwali, znajdujący się na głowie dziwnego stworzenia o różowej skórze, przypominające przypominające aksolotla. What? Czy my czy rzucać na to, jaka to jest rasa? Historia, wszyscy poza Kaę, disadvantage. Dobra. Trzy. Znaczy pięć, no ale... No. 18 albo... Czyli ja mam disadvantage, czy nie? Wszyscy poza Kaę. Okej. Okay. Ale okay, Kaę no ma niestety. Pięć, sześć. Sześć, pięć. Pięć. Nie macie pojęcia, co to jest. Co to jest? Co to za chwat w pióropusz? Mówił pan coś? No, wyście tutaj przyszli, a wyglądacie na do... takich? Myślę, że do roboty by się nadali, co? Spoglądam na towarzyszy obok. Z którymi jeszcze przed chwilą się przekrzykiwałem... Tak, jakby on wyszedł z tego tłumu, tam się przekrzykując właśnie z tymi dwoma gnomami. I tam jeden z nich tak do ciebie się nachylił. No nie wiem, no. Ten młody taki szeroki, ten może. Ten stary to chyba zaraz sam się sklapnie. Czy ja to słyszę? Możliwe, że słyszę. On powiedział to na tyle, żebyś to słyszał. Jak gdy on to mówił... I jeszcze jedno tam... Ty, ale to jest piratka z Gifka jest. No słyszałem. Tam tłum zaczął. Ty piraci. Ty to sprytny jesteś, mi nie umknęło. Oczywiście, że mi nie umknęło. Podchodzę do nich. Jestem w wysokości Kaę, mniej więcej. Ja na koniu jestem. A. Teraz. Tak, on jest na tych koniach. Musi jakby... To też jest dla was, mieszkańców Tinty, dziwne, w czym oni przyjechali właściwie, że mają pięć koni osiodłanych, zaprzężonych do wozu, który jest klatką. Jest przestrzelony shotgunem. No tej dziury nie widać, jeśli nie przyjrzysz, ale ludzie rzeczywiście też ten tłum się trochę rozpierzchł i podchodzą do was, przyglądają. Może ktoś tam właśnie przygląda się tej dziurze. Że macie jak śrutem przestrzelony jeden ten. No. Porobione tutaj. Ty, kto? Ty się odezwałeś, jak ty? Panie... Ja teraz, jak ty to... Daję trochę pauzy, żeby pobyła ta pauza po tym, jak ty powiedziałeś to. Malwin, jakby był jeźdźcem zawodowym. Nogę na bok siodła. Jak typowo nie stary dziad. Przekłada. Suwa się powolutku.
wyciąga rękę. Ja, Malvin. Mówi takim najprostszym zdaniem świata. Malvin, to ma ty miło poznać. Podaje rękę. Nie jest oślizgła. Spodziewałeś się, okay, że będzie bardziej oślizgła. Tamati. Tamati. Tak. Taki tamta? Spory z ciebie facet. Zbudowany. A tutaj tak, jak się rozejrzysz, jakby o takich śmiałków trochę słabo. Niestety rozwiązania sensowniejsze nie zawsze tutaj w naszej gestii, ani w naszym... rozumiesz. A tam reszta kto się kryje, bo ja tam widzę. To Gareth też schodzi z wozu, podaje prawicę i... Gareth, miło poznać. Tamati. No. Konsjerz? A, Kaeb. Postawny to... facet. Konsjerz. Długa historia z tym konsjerzem. Hmm. Za długa jak na tak krótkie życie, ale... Być może kiedyś ją opowiem. A ty, pan, no daleko od domu chyba. Kaja się szczerzy, wchodzi na tą klatkę i próbuje zrobić, jakby tak skoczyć przed, w sensie przed tobą, takie salto zrobić. Próbuje się popisać. Akrobatyka z Bizantem. Spoko. No, próbuję się w chuj popisać teraz. Okej. Okay. 18, jeden, a drugi... Wow, 20, o jest! O, ej, kurde. Ej, dobra, Paweł. 22 łącznie. Usuńcie mu tą kurna kostkę. Nie, nie, trzymaj, otrzymaj. Trzymaj. Trzymaj, ale nie używaj tak cały czas. Żeby się nie skapnął. Jako ult. Dobra. Wylądowała. Perfekcyjna poza. Ląduje przed tobą. Tak, ląduje tak rozdzie, kłania ją, mówi kae. Daję ci dłoń. Łapa się pała. Najpierw poklaskuję. Podaję rękę. No. Ja ją tego nauczyłem. No, to jest piratka. Panie, to jest piratka z GIF, ale takie umiał po prostu, ale każda taka. Ale część z ukłonem. A, no to tego, to faktycznie, tego nie widziałem u takiej jeszcze. Ale... Tak było, tak było. No. Słuchajcie. Co wam doskwiera? Co wam doskwiera? Wydaje się, że... Zalało wam pół wsi. Susza straszna. Zalało, no. Zalało. Jak widzisz, nasza cholerna tama. Ja to już mówiłem, tylko jak to budowaliśmy, a budowałem to razem z nimi, że to jest po prostu, tylko czeka po prostu na wypadek. I doszło. Smok? Czy ki? Myślę, że smok, ale to zbadać trzeba. A śmiałków brakuje oczywiście, bo nikt ruszyć nie chce. Ja im proponuję cały czas. No ale co byśmy mieli zrobić? No, może jakbyś się ruszył, to byś wiedział cokolwiek. Przepraszam się, Gregor, wybacz, ale naprawdę... A to se smok przyleciał i rozwalił wam tamę po prostu? No... Ze smokami tak jest, że... Mam teorię. Chyba na maturę będę musiał rzucić. Na co? Na arkanę. Czemu smok miałby tam być? Dobra. Arkana. Okej. Okay. Nowy kolor kości. No, no tak. I jest to 5 plus 3. Niektóre 8. Rzeczy się nie zmieniają. 8. Nie, nie wiesz. No smok jak smok. Zaczął, mam taką teorię i co powiedziałeś dalej? To... No, jakąś teorię no, masz. Cześć. Mam taką teorię, że no cholera wie te zwierzęta czasem. A szczególnie te bestie, smoki takie. Prawda jest taka, że o ile nie pójdziemy, nie zobaczymy. A ci tutaj w garniturach wygodnie oczywiście wszystkie decyzje podejmować ze stołka. Ale... Panie Tamat. Tak. Jako reprezentant Tamati. Smytko, Tamati. Jako reprezentant Smytko Jestem Company. Oczywiście jesteśmy gotowi wynagrodzić za pomoc przy odbudowaniu tamy. Nam też, jak i wam, zależy, aby
spiżowy pędrowiec ruszył z powrotem. Wam zależy na waszych polach, nam na naszej maszynie. Sądzę, a nam się tutaj zależy na tym, byśmy dostali się na północ, więc chyba będziemy musieli jakoś współpracować, prawda, panowie? Jestonowie and Smytkowie? pan widzę nie stąd. Jest stąd. Papierologii pan zapomniał. Pokazuje na swojego towarzysza, tego drugiego, który się jeszcze w ogóle nie odezwał. Smytko. Tak, Jestonowie i Smytkowie, powiedziałem to przez chwilę. Dobrze, chciałem tylko, wie pan, rozjaśnić. Dziękuję. Jestem teraz bardziej oświecony. Ta wasza błyskolej tutaj jedzie na północ, o, tak? O nie, to błyskolej. To by było absolutnie nieopłacalne rozwiązanie, budować na Nowokręgu błyskolej. To jest zupełnie nowy rodzaj, zupełnie innowacyjny i zupełnie oryginalny pomysł. Smytko jest tą Incorporated. Machina nie potrzebująca smoczych okruchów, aby poruszać się z dużą prędkością na duże odległości. No, całkiem robi wrażenie. Ukradli do Zeberonu jak coś. Naprawdę? Ale rozumiem, że to teraz nie działa przez tę wodę? No cóż, istnieją pewne ograniczenia oczywiście. Zalany trakt kamienny to oczywiście no, dość duża przeszkoda. Teren pewnie jest teraz podmokły i kuchami byłoby łatwiej. No, oczywiście, ale jeśli jest pan tak gotowy i umiałby je zdobyć tutaj w odpowiedniej ilości, żeby pokryć ponad 300 mil traktu, to proszę bardzo. To bardzo dużo. Mówię. Tak, żeby oni nie słyszeli. No tak, ale panie Smytko, bo jakby wróćmy do tematu. Ktoś musi tam ruszyć. Jak powiedziałeś Smytko, to on ten drugi, się, który cały czas siedział z założonymi rękoma. Co? No, ktoś tam musi iść. I gdzie? No do tego smoka, no przepraszam. Pan wie, że widzicie, że ten drugi tam tak jakby odsunął go. Smytko, nie teraz. Oczywiście należałoby takich śmiałków zorganizować. Jednak, no jak już tu teraz rozmawialiśmy i przybyliśmy zrobić mały rekonesans, trochę ich tu brakuje. No wiem. Dlatego może i tak gestem głowy wskazuje w kierunku nowo przybyłych. Balwinie, jaka była nasza stawka? To trochę chyba. A oferują panowie takie usługi? Mają panowie jakieś doświadczenie w zajmowaniu się takimi bestiami? Nasza stawka. W ogóle kim jesteście i co tu robicie? Kaj, mówisz o tym z głową czy bez? Tak się uśmiecham do tych Jestona i Smytko. Nie załapali. Z głową czy bez? Z głową. Kae. Z głową. Z głową wychodzi drożej takie bestie ubić. Bez głowy łatwiej. Głowy się pozbędzie, kontrola przepadnie. Dość jasny system działania. Przepraszam, panie Malwin, to pan łowca potworów w takim razie? Łowca głównie sposobu dostania się na północ w tym momencie. O, co okazji. O, to brzmi świetnie. Słuchajcie, zeskakuje na dół. Tam ci jej ochroniarze od razu po prostu ten tłum rozgarniają. Po prostu takim szpalerem eskortują go do was. Smytko idzie zaraz za nim. Co wy na to? Wy zajmiecie się bestią? My w ekspresowym tempie naprawimy trakt i udostępnimy wam usługi naszej spiżowej machiny. Darmowy transport na północ. A może, jeśli pójdzie wam naprawdę sprawnie, dorzucę coś ekstra. Jak pójdzie nam jakkolwiek sprawnie, dorzucicie coś ekstra. Co wy na to? No, brzmi trochę tanio. Przekonywanie rzuć.
Dobra. Wiem, ale mam tego. Dobra, ale rzućmy. Rzućmy, czekaj. Ale jak Kaja tam podpowiada, okay. To może pomóc? Nie. Czyli dobra, w tym momencie Malwin, czujesz dotyk na swoim ramieniu, kiedy ja podchodzę do ciebie i łapię cię za ramię. I kastuję. przepraszam, to wszystko jest dla mnie nowe. Ja mogę rzucić. Enhance ability. Co to robi mi? Opisz, jak wygląda twoje enhance ability i co ono robi. Kiedy kładę moją dłoń na jego ramieniu, przez krótką chwilę niezauważalną, pojawia się na moich knykciach błysk. Przelatujący, jak migająca gwiazda. Ty nagle, Malwinie, czujesz ogromną pewność siebie. Czujesz jakby... Jeszcze większą, to znaczy. Duma orła. Adventure z disadvantage. Gdzieś tam po prostu usłyszysz krzyk orła, gdzieś w oddali. Teraz stoisz pewny soundboard. Siebie. Okej, okay. Czyli, czyli co się dzieje? Masz advantage, disadvantage, czyli rzucasz tylko raz. Okej, okay. Mogę powiedzieć out of character tylko, że w sensie po prostu taką mechaniczną rzecz tylko do Bartka. No. Jak coś, to ja mam ten silver tongue, więc mi i tak wypada 19. No, jemu wypada minimum jakby. Jakby, że tak mówię ci na przyszłość. Ja to pytam, bo to przekonywanie pro forma praktycznie, znaczy, rzecz biorąc. Pewnie normalnie myślę, że do mnie to, że chciałem też pokazać, że jest mi to na rękę, ale... że będziesz prosił o więcej. Jego postać okay. Tego nie wiem. Jesteś nową postacią w naszym... Jest nową postacią i starym Bartkiem jakby. Okej, okay. Okay. Słyszysz tego orła i deadly sobie... combo. O kurwa, 17. 17. 17 plus... 26. Dobra, nice. Przypomnij mi, co powiedziałeś, bo ja już nie pamiętam. I co, szkoda spela było? Chyba nie. Znaczy, no nie. Nie szkoda. Bardzo się przydał, dziękuję. Uff, 26. Mówiłem, że nieważne jak nam pójdzie, to dorzucą coś ekstra. Widzicie, że ten... jest on jakby spojrzał na ciebie filuteryjnie i potem widzisz, że uderzył go łokciem Smytko. Nachylił się do niego, Smytko coś mu na ucho powiedział i... no dobrze, niech będzie. Rzeczywiście jesteśmy tu w pewnej potrzebie. Sądzę, że też druga ludność też wam będzie tu wdzięczna. Na pewno coś się da zorganizować. Nie. Nie zrozumieliśmy się. Ależ nie, proszę tego nie rozumieć źle. Nie. My chcemy nie. Jak najlepiej. Tak, ja wiem, tylko to dobrze, no to w takim ekstra... razie jakie są... Odsuwa go Smytko, że stoi z tobą, ręce ma w kieszeniach w tym garniturze. Dobra, gadaj, czego chcesz. To coś ekstra, to nie, że wy wspólnie z ludnością miejscową. To ekstra, to wy odbudujecie te domy zalane. Nice. Rozglądam się po moich towarzyszach. 26 na kości, no więc... Spojrzał na Jestona, wyjął taką dzierganą tą chusteczkę, przetar. Wyciąga do ciebie rękę. Podaje. Schwycił. Transport na północ, domy naprawione. Mamy to. Zadowolony klient to dobry klient, pamiętaj. Jakbym słyszał mojego dziadka. Dobrze. Jest on, chłopaki. Wracamy na kwatery. Dajmy działać tutaj naszym bohaterom. I idąc cały czas z rękami w kieszeniach odchodzi. Jest on, ukłonił się. Idzie, widzicie, że idzie za nim. Wkłada rękę pod rękę. Jest on Smytko i razem idą sobie parą na górę. Ty, Malwin. Kurde. Ja bym ci ten dom odbudowała po prostu po takim tekście. Wow. Gościu, ja chciałem tylko o pompę poprosić, a ty cały... Ty niesamowity jesteś w tym. No, dobry dziaduś.
Ach, przestańcie. To normalne. Trzeba dojść. Jak jest co? O. Dobra, ty, Tamati, ale stawiasz dzisiaj kolację. Już ci pomogliśmy ładnie, także... Okej, okay. W sensie, nie wiem jak wam dziękować, a jeśli to jest sposób na podziękę... To jest to, czemu nie? Prowadzić tutaj, oczywiście. Nakarmić. Karczma w takim razie? Tak, mogę tak, polecić? Ale... oczywiście, Tamati, mamy jeszcze jedną sprawę. Taką... Oczywiście, słucham. Nieco bardziej subtelną. Nie dla innych. Okej, okay, ale brzmi to... Na pewno jest to dobry moment. Rozglądam się tak, jakby patrząc na tłum, który dopiero się rozpoczął. Właśnie... Liczymy na nieco większą dyskrecję. Kael, ty widzisz, że jakby zaciekawiony tam ktoś zagląda wam, co macie z tyłu. Nie patrz mi tam. Kael go tak tam ręką. Odsunął się. Sam zaglądam z ciekawości. Spokojnie. Spokojnie, Tamati. Zaraz zejrzemy do tyłu. Nie musisz. Naprawdę. On już idzie tam. Mało. 9 plus. Jakaś kupa szmat leży. Mokra. Mokry szmat. Kupa mokrych szmat. 13. Jakby widziałeś w ostatnich dniach bardzo dużo mokrych szmat. Okej. Okay. No dobrze to ukryli tak. Znaczy, też słabo spojrzałem. Dobra. Panie Marvin, wracając. No. To teraz jest ta dyskrecja, tak? No, myślę, że jakbyśmy mogli... Znaczy, nie będę ukrywał, no... Oprócz tego, że tęż nazwa zgromada, to też trochę straszna, więc... Dyskrecja oczywiście bardzo chętnie zaoferuje, natomiast może po prostu gdzieś. Może bliżej karczmy. Możemy już przejść do karczmy. Może tak. Może najpierw schowamy zawartość naszego wozu. Schować co? Zawartość wóz. Dobrze. Nasz wóz, którym przyjechaliśmy. Widzicie, że temat jakby nie jest... To nie podoba się... Insight. Chcę rzucić Insight. Rzuć Insight. Jakiś garaż, coś. Dobra, na razie rzuć Insight. Wy jeszcze nie mówicie, jeszcze nie robicie przekonywania, bo jeszcze mu nic nie... Okej, 18. 18? Mają coś za uszami. W sensie widzisz po nich. Widzisz jednak... Widzisz dużo rzeczy. Widzisz przede wszystkim... To są zabójcy. Na pewno. Ale też widzisz jakiś w nich smutek. Nie. Na pewno dość duży. Zabójcy? Nie. To są groźne typy. Dobrze, więc wasz ładunek, który tak byście chcieli bardzo schować. Przepraszam, ale wracając, ten smok, chętni, tak? Jest to... Tak, chyba patrzę na pozostałych, za których w sumie trochę podjąłem decyzję. A słyszałeś o Mogogu, Tamati? Mogog? Historia. Dwa, trzy. Nie słyszałeś o Mogogu. Nie? Ale jeden z wieśniaków, który tam teraz tam coś się przygląda wam, jest dość duże, gapiów jest dużo dookoła. Jak on się nazywał? Grzegorz? Gregor. Gregor. Mogok? Herszt tych goblinów z zachodu. Słyszałem o nim. Podobno niezły skurwol. No teraz taki wygadany to... Gregor. Ale... No to właśnie patrzycie na zabójców. Gregor założył ręce, żeby się tak już pochwalić, i kiedy to Kaja powiedziałaś, tak opadł. Co? No, i Kaja tak stoi, taka dumna z siebie, nie? Mniejszy z niego skurwol z dziurą po strzałach od Kae. Dobra. Mogok nie żyje? Mogok nie żyje? Tak. Go zabili. I przywieźliśmy go z... Przywieźliśmy go z głową. Macie... Co? Że tutaj? Macie go ze sobą? Mogę nie, zobaczyć? Nie, to nie on. To
to nie, nie mamy tutaj. Jak nie on, nie. To kto tam leży? To tam ktoś leży? Ups. Nie. Balwin. Nie. I tam widzisz, że ludzie się zaczęli zbliżać. Okay. I tam... Nie, Tamati, nie bójcie go. Podchodź do Gregora. Gregor, ty już może byś się zdrzemnął dzisiaj, bo już naprawdę tyle dzisiaj zrobiłeś roboty. Próbuję go odwieźć. Nie no. Zabijamy potwory, tak czy siak. Tak, nie zacznę. Gdzie mam spać? Łóżko kurna mokre. Grajcie, bo nie, nam masz ten rację, wóz masz rację, masz rację. W błoto wejdzie. Chłopaki, tu wlezie. Tracimy czas. Dobytek trzeba ratować. Mądrzy no. Panowie przyszli, twardziele przyszli. Chodźmy robić coś innego. I rzeczywiście powoli się rozchodzą. Niech stów Gregor. A weź. Ubijcie lepiej tą cholerną bestię. Potem będziemy gadać. Dobra. Zawijmy ten wóz gdzieś, bo jakby środek miasta, trochę za dużo uwagi na niego. Cokolwiek tam macie. Chcę wymyślić jakieś miejsce, gdzie można by go skitrać, które byłoby... Myśl. Południe Tinty za wzgórzami. Ty tu mieszkasz. Tutaj, gdzie są te grzyby. Nieuczęszczany szlak. Dobra, może się tam uda dobrze to schować. To są resztki dawnego szlaku na Elifar. Już teraz nieuczęszczany po tym, jak ten Skowyt z Elifar zniszczył tamtejszą kolonię. Tutaj za... Widzicie, to jest prosta ścieżka, te grzyby. Tutaj w cieniu tej góry. Troszeczkę tam dalej, podejdźmy tam, ukryjemy wasz wóz. A potem opowiem wam więcej. Ja oczywiście zaproszę na obiad, droga pani, skoro taka kwapliwa. No ale dobra, to co? Chyba plan. No to jedziemy tam z tym koniem w takim razie. Dobra, no to dajecie się prowadzić Tamatiemu. Tamatiemu? Chyba tak. Tamatiemu dajecie się prowadzić. Mijacie rynek. Tam, tak jak już wspomniałem, za wiele do kupienia nie ma. Mijacie ostatnie budynki i kilka drzewek. I za rogiem widzicie właśnie, że już w wiecznym cieniu wzgórz Gadein resztki tak naprawdę, bardzo zarośnięty, bardzo zaniedbany taki, ale niegdyś zapewne szeroki, ogromny szlak, który prowadzi dalej na zachód. Gdzieś tu. Przepraszam, gdzieś tu. Mhm. I też ten problem, że po prostu ten szlak jest zniszczony korzeniami tych grzybów, które tutaj rosną. Dobra. Chciałbym znaleźć jakiś, może jakiś upadły grzyb albo coś takiego. Survival. Dobra. Miejsce, w którym które przykryłoby ten wóz naszych śmiałków. Mhm. Kurwa. 3 plus 6, 9. No, można go tak pod grzybem postawić, no. Dobra. W cieniu. Okej. No i może pod grzybem w cieniu tutaj... No, mniejszą uwagę będzie zwracał na pewno niż w centrum. Jeśli się zgadzacie na coś takiego. To jeszcze KE weryfikuje, czy to jest dobre miejsce w takim razie. Survival. Mhm. Bądź stealth. Chyba, że pomysł lepszy macie. Stealth niech będzie. Stealth. 9, 15. 15 będzie jak. A nie, czyli disadvantage. Dobra. Oj. To 9 tylko. 9? Może być. To się dzieje, gdy nazywasz kostkę szczęśliwą kostką. Po prostu przestaje. Będzie w tym. No, disadvantage rucha szczęśliwe kostki, chuj. Dobra, no. Może być. Będzie w cieniu. Dobra, na boczu. Why not? O ile nic tam, co macie, problemów żadnych sprawiać nie będzie, uciec nie będzie chciało, to wszystko powinno być tutaj bezpieczne. Tu raczej... Nie, raczej... Raczej się... Raczej to całkiem sztywny ładunek. Tam Marty, rzuć na investigation jeszcze tylko. Okej. Okay. Kiedy tam, wiesz, ten wóz tam i tak dalej. Mhm. Okej. Okay. 13 plus 1, 14. 14 wystarczy, ty rozpoznajesz ten wóz. Nie dalej jak tydzień temu, dokładnie tym wozem, czwórka typów wiozła
wiozła co? Już tam powiem. Dobra, nie wiesz. Wiozła jakąś bestię do New Dagger. Okej. Okay. Zachowuję to dla siebie. Okej. Okay. Dobrze, więc głodni pewnie. Napić się no. Do sklepu może, bo cydru spróbować. O ja, cydru. Właśnie, mamy tutaj wspaniały cydr, jakbyście chcieli spróbować. Co tylko chcecie, panie Malwin? Cydr chętnie. To jest często bardzo niedoceniany trunek. Mhm. Ludzie lubią takie ciężkie, a tutaj... Lampka cydru do jakiejś kolacji nie zaszkodzi. To z miejscowych jabłek. Tak, z miejscowych. Sam zresztą doglądam. Ja tutaj pomagać lubię. Przy tych... A też powiem panu, a to tak... No, że pan doceni, bo ja widzę, że pan jest znawca, że jest taki specjalny cydr, bo z sekretnym składnikiem. Ale to mówić nie będę, może pan sam pozna, może pan na tyle znawcą jest. Ale to... To już panu zostawię. To zapraszam w takim razie. Karczmy. Tak długo jak ten sekretny składnik nie wiąże się z jakimś dziwnym paktem, to będzie okej. Okay. Nie. Takie rzeczy to się tutaj nie bawimy. Insight. Okej. Przekonywanie. Dobra. Bądź deczek. Oczywiście z disadvantage'em. A, właśnie, przypomniało mi się. Jeszcze jest mikstura lecząca z robakiem była w tak. Ekwipunku Vincenta. Tak, faktycznie. Okej, okay, 10. 3. Czyli przejrzałem. 10. Przejrzałeś go? To, co mówi w takim razie? Czy mam powiedzieć teraz, czy kłamałem, czy nie? Tak. Nie kłamałem. Jakby, z tego, co wiem, jakby nikt się w takie rzeczy nie bawi. To jest dobry cydr, za której ręczę. Albo zdaje się ręczyć szczerze. Idziemy, to Kaja bierze tylko Gareta na bok i ta. Co myślisz o tym gościu? Cicho siedzisz? Garet był bardzo nieobecny przez ten cały czas, ale nie, co ma kręcić. Zależy mu, żeby naprawić te rzeczy i tyle. Nie jestem dobry w intrygi i pół prawdy. Wierzę mu. Chodź, tak, zjemy, napijesz się, będziesz być lepiej. Można. Wszystko w porządku tam. Tak, jak najlepszy. Dobrze. Nie, naprawdę. No, witam was szeroko otwartymi ramionami. Piękne miejsce. Docenicie chociaż te wzgórza chociażby. On taki jest, Tamati. Panie Tamati. Pan się nie martwi. Młody jest pod chmurką. Ale jak wleje się w niego trochę procentów, wychodzi z niego prawdziwa bestia. No jak każdy konsjerż. I takich tutaj też często mamy. Ale dobrze. Często tutaj Gardis u was gości? Szczerze, panie Malwin, teraz trochę rzadziej. Wcześniej. Konsjerża, ogromny szacunek zawsze, bo służenie pomocą według mnie, no, fantastyczna rzecz. Ale przyznać trzeba, że w ostatnich tygodniach... Jeszcze pan Strzebor. Szkoda ogromna. No niestety. Mam jedno pytanie, Tamat. Moje kondolencje zresztą. Jak się skupiałeś? Mnie to w ogóle nie rusza, nie machć się. No, to było do pana Gareta, panie Malwine. Ja po panie tak, widzę, że panie wiele rzeczy rusza. Może oprócz cydru naszego. A to się przekonamy. Panie Garecie. Mam jedno pytanie, Tamat. Skąd wiesz, że byłem konsjerżem? Zaciska rękę na głowni młota. Whoops. Dobre pytanie. Brońmy ta gamingu teraz. Słucham? Brońmy ta gamingu teraz. A właśnie. Kurde. Trzeba szyć. Dobra, rzucam. Widział w gazecie. Dobra, mam... okej, okay, wiem. Rzucam teraz, przyglądam mu się teraz tak naprawdę, mam takie... Kurwa, może... Taki wielki dryblas, pomyślałem, że konsjerz, ale może nie, więc rzucam na historię. Okej. Okay. I co chcesz z historią? Ech, wcisnąć?
Czy ma na sobie cokolwiek, co wskazywało na to, że jest był konsjerżem? No to nie będzie historia, będzie bardziej spostrzegawczość bądź insight. No to insight. Insight. Go. No nie. 14. 14. Nie, no jakoś tak dobrze z niego, dobrze mu z oczu patrzy. Garecie jakaś ten? Podpowiedź, żeby ratować sprawę. Sorry, wybacz, no. Ja nie wychodziłem z Dekomerada, ale mógł spotkać Haralda i być może podobieństwo rysów twarzy mogło mu narzucić takie luźne skojarzenie. Bo ty już nie masz na sobie żadnych insygnii, prawda? Nie, nie mam żadnej. Tunikę i odznakę mogę mieć, ale raczej się z nią nie obnoszę. Nie, odznak chyba też oddałem Haraldowi, ale a jeśli mam, to się z nią nie obnoszę. Ale faktycznie, jeśli jest podobny do ojca swojego, to może mogę być pod tam i właśnie ten. No. Mam jeszcze chustkę w barwach konsjerży. Okej, okay, to powiedzmy, że tą chustkę rozpoznałeś. No, spojrzałem na dyblasy, zaczęte kolory i tak jakoś może skojarzę. Także, ej, rzut i na insight potwierdził, więc... A tak jakoś... Dobra. A nie, przepraszam, jeśli nie. Ale... Nie masz. Dobre oko, panie Tamati. Zdejmuję rękę z głowicy. Topora, młota. Przepraszam, ej. Dobrze, chodźmy już, bo ja sam potrzebuję teraz usiąść. Mamy. Czyli ruszacie do karczmy, rozumiem? Tak, do psiarni, tak? Psiarnia, tak. Niegdyś znana jako pod Złotą Jabłonią, niestety podupadła od tamtego czasu i przyjęło się mówić na nią psiarnia od psiar i jakoś tak zostało. Cóż, czasy są teraz ciężkie w tym momencie. Ale rzeczywiście, karczma jest ogromna, wielopiętrowa, dwuskrzydłowa, no, wygląda bardzo imponująco. Na pewno największy budynek w Dolnej Tincie. Wchodzicie do środka, jest raczej jest bardzo jasno oświetlona dzięki właśnie tym wysokim ścianom i do dużej ilości okien. Dwupiętrowa, jest taki przyjemny dość balkonik, z którego można obserwować resztę dużej sali. Duży szynkwas. Ale widzicie w promieniach światła takie smugi kurzu i dużo, dużo stołów ma po prostu założone krzesła i po prostu są gdzieś tam odsunięte. Widać, że pomimo swoich rozmiarów ona nie ma zbyt dużo klientów. Ale za blatem właśnie taki znudzony, oparty ręką jest taki gruby, o bardzo czerwonej, przyjaznej twarzy karczmarz. Jak tylko wy wchodzicie, to witam, Tamati, siema, kogo ty tutaj przyprowadziłeś? I od razu jakąś bierze taką szmatę i zaczyna wycierać ten blat. No, słuchaj, okazuje się, że chyba nie byle kogo. Imię? Jego imię Aja wymyślił. Okej. Tulip. Okej. Okay. Widzisz, Tulip. Podałem może cydru trochę. A, na De La Rose. Legenda tych ziem. Coming Rider. No i wtedy sobie usiądziemy tam, wskazuję jakiś dalszy stolik, który będzie nam nas prywatność. A, dobra, no. Spoko, ja podejdę. Dobra. Coś mało klientów. Chyba nie taki dobry ten cydr, co? Nie, no cydr, dobry. Znaczy to już to Tamatiego, tak było. A, okej, okay, przepraszam. No. Cydr dobry, świetny nawet chyba, ale... Drogi. Ach, tam drogi. Dobry, najważniejsze, ale no... Prawda, no nie da się ukryć, że lata świetności Tinty jest dawno za nią. A szkoda. Was zalewa, atakuje was smog. Wiele rzeczy. Takowe miejsce chyba, co? Gareth, no. Możesz na historię rzucić, jeśli chodzi o... Niestety, tak jakby... Razem ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma, że jakby klątwa na tym miejscu była. 5. Nie, nie wiesz. Nie słuchałeś w szkole. Ale no. Znaliśmy jedną Genovefę z Tinty, nie? Marvin? Gareth? G-
Genovefa. Tak, tak. Wypijmy tak, jej tak. zdrowie. Kaj bierze ten kruk. Biedna babcia. Tak. Ja nie słyszałem. Ale no, oczywiście. Zdrowie. A bliski ktoś? Bardzo. Przyjaciel, można powiedzieć. Rozumiem. A cóż. Kolejna gwiazdka w niebie, jak to mówią, rozumiem. No ale wypijmy w takim razie chyba. No to macie tego cydru, tak? Ale cydr już tam do was przyniosł. Piękne, drewniane kufle, pieni się wspaniałą pianą, niczym szarlotka pachnie. Zachęcająco. Dobra, ja bym się chciał napić i rozpoznać, co tam... Dobra, no to rzuć ceny na... Herbalizm kit nie masz. Chyba co to by było? Percepcja chyba? No, bo to zmysłów używasz. Próbujesz dobra. Wyczuć fajny składnik. Dobra, no ja i tak disadvantage mam, tak, że to będzie ciężki rzut. Zobaczmy. 5. Percepcja, czyli... 7. Siedem. Jesteś po prostu przytłoczony, jak dobry jest ten cydr. Po prostu chłepczesz. Tam zapomniałeś, że miałeś coś w ogóle wyczuć. Jest naprawdę dobry. Jest niemalże gęsty wręcz i smakuje naprawdę jak takie pieczone jabłka. Jest naprawdę dobry. I idealnie gazowany. I co? Warto było chyba? Bardzo smaczny. A piratka? Dobra, dobra. I piję tak. I bierze, po prostu zeruje ten kufel. No i panie Gareth, mam nadzieję, że też. Takim dobry. Wypił połowę szklanki. Kufel, taki kufel. Gareth, ty coś jakiś nie w sosie? No tak, jestem trochę nie w sosie. To prawda. Nie wiem czemu. Jakaś taka huśtawka nastroju. Insight. Możesz go insightować. Tylko chyba insightujesz Bartka teraz. Mam wrażenie. 20. 20. 20 plus 6, 26. No nie wiem, nice. Możesz opisać stan Gareta. No, Gareth jest w stanie, no, już ma prawie depresję. No, na razie jest apatyczny, wszystko mu jedno. Za dużo się wydarzyło ostatnio. Tamati nie drąży tematu. Panie Tamati, pan coś o sobie opowie. Jakieś historii bym posłuchała do piwa. Jakieś... I jeszcze jedno poproszę, panie Tulip. No, wiesz to następnie. Piratka z Git. Ciekawe. Nie wiesz, że jestem piratką. Spotkałeś się z jakąś? Albo z jakimś piratem? Latałeś po wszechdziczy? Latałem. Panie, ja żyłem w Świętnicy. Mój dom. Stamtąd też pochodzę. Wy to nazywacie, bo to... jakby z Eberonu ktoś był, to by... jak z Eberonu podróżują... ta sama kryształowa sfera, co mój dom zresztą. W pasie Astropelagu. Stamtąd jest mój lud. No i... tam właśnie, czy tam, mogę, tam też jest mój dom. Chciałem rzucić na, nie historia. Wiem na co, ale no jestem z Eberonu, więc... Historia, no ale disadvantage przez twoje zmęczenie. Okej. Okay. Na dom jakaś na asteroidzie, jakaś asteroida, jakaś planeta, co to? Astropelag. Cały astropelag. Panie K, ropas asteroid. A przedzierać się... 12. 12. Słyszałeś coś, że w astropelagu, który otacza ostatnim jakby takim okręgiem Eberon, dokładnie słońce Eberonu i stanowi jakby ostatnią przeszkodę przed przeleceniem do Flogistonu, a następnie do na Nowokrąg czy jakąś inną kryształową sferę, rzeczywiście znajduje się tam właśnie ten archipelag i wiesz, że znaleziono tam
dwa dość ciekawe ludy. Jedne to są na pewno skoczki, a drugi właśnie jakieś jaszczuroidy. Możliwe, że podobne do tego, którym jest Tamati. A, zewnętrzna astropelak, zaraz przy wylocie. Tak. Mówię pod nosem. Ile lagi? To nasz lud. A astropelak ma wiele nazw, ale no, wy znacie jak astropelak. Przynajmniej jeśli jesteście z tamtych stron, albo chociaż mieliście okazję kiedykolwiek przebywać tamten. Zazwyczaj podróż z Eberonu, dość prosta sprawa. To już Eberończycy zadbali, żeby było to bezproblemowe, jednakże no, pierwsze lata, a też podróże dla ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na najwyższy standard. Też próbują nielegalnie przekroczyć Flogiston. Przedzieranie się przez astropelak jest dla nich wyjątkowo ciężkie. No i cóż, no, jako że stamtąd też pochodzę, to i taką się pracą trudziłem. Pomagałem, może powiedzieć, że jak konsjerz. To pan latał czy sam? Jakimś statkiem? Ja do statków to ja... Jeśli przeprowadzić kogoś trzeba było przez astropelak, dołączałem do załogi. Służyłem swoją wiedzą. Kochałem to. Tak jak pani jest bardzo daleko od domu i też się zastanawiam, że pani nie tęskni czasem. No tęsknię, szukam statku właśnie jakiegoś, żeby się stąd wyrwać. Ale no, kosztują swoje, więc... Tak, słuchaj, na razie zdobywamy środki. Prawdopodobnie będziemy odwiedzać Eberron prędzej czy później. No proszę. A z kim pan latał? Z jakimiś elfami i tak... I takie groźne oczy tak zabłyszczały. Różnie. Elfy to raczej sobie radziły całkiem nieźle same. Ale jakieś... Najczęściej były to statki... Kurczę, ile ja powiedzieć mogę? Piratka z nim widziała wszystko. Szmuglowanie czasem, może takie rzeczy. Ale to dla ludzi, zawsze dla ludzi, bo to przedostać się, no nie każdemu się da jeszcze, jak służbiści z fortu się za to zabrali, to już w ogóle. Ale rozumiem, że załoga pani? No, sami piraci. Ale gdzie? Same skurczybyki. Nie wiem, gdzieś tam latają. Załoga to ja zmieniałem co jakiś czas, więc... Teraz to jest moja załoga. Tych dwóch panów tutaj. Ciekawy wybór. Mało nas, ale... Zbieramy się powoli. A panowie? Panie Malwin? Pan Stone z... Skąd pan? Przepraszam, pan starszy raczej to... Można powiedzieć, że... taki obieży świat jestem. Eberończyk. No tak. Taki obieży świat bardziej. Insight. Kuba, przekonywanie bądź deception, zależy jak. Uważasz, nie mówisz co jest co, ale... Jasne. Kiedy jest to samo? 20 łącznie. Wow. To będzie 19. Okej. No to wiesz, że unikam powiedzenia prawdy. Okej. Dobrze, to byście pewnie zjedli, co? Tulip. No, ale jeszcze coś mocniejszego jeszcze niech poda. Mocniejszego? Mocniejszego coś do picia. Kurczę, nie? Czy tutaj... Coś małego, bo mi się nie chce tutaj panować tutaj. Po imieniu trzeba sobie, tylko trzeba brudzia wypić. Dajcie coś tu. Pani K, jak pani sobie życzy, no dobrze, no coś załatwimy. Dobra, dostajesz jakiś sznaps, który pachnie podejrzanie cyjankiem. No to łapię tak cię pod ramię z tym dzikiem, wie. No to K jestem, nie żadna pani. I bruderszaftę z tą chcę wypić. Tamati.
No. Wy też, Gareth Malwin, powinniście. Nie wiem, jakie macie zwyczaje w przechodzeniu na ty, ale z haczem też dość szybko przyszliśmy, więc nie ma co. Wystarczy zadeklarować. Gareth, pozwolisz na chwilę, mam sprawę. I no. Tak jakby pod drzwi wejściowe do karczmy bardziej chciałbym iść. Słucham. Za wami nie idzie, jest też opustoszałe, ludzie są zajęci. No. Ja tam zagaduję temat. Tak, ja wspominam kolor flogistonu. Pytam się, jaki jest kolor flogistonu według niej. Pomarańczowy według niej. Nie. Fiolet. I takie tam. Dobra, Gareth, Malvin? No, słucham. Co on takiego powiedział? Szczerze, wyłączam się co drugie słowo. Ten chłopek roztropek troszkę jest wygadany za bardzo. Malvin. No. No. Nie domyśliłeś się, czemu nie tryskam humorem? Chodzi o Vincenta. Dość szybko o tym zapomnieliście. Nie wiem, jak wy tak potraficie. I zazdroszczę wam tego. Ja tam o nikim nie zapomniałem, ale będąc przywiązanym do tamtego nie za bardzo widzę nas odnoszących sukcesy tutaj. Odniesiemy sukces niezależnie od mojego samopoczucia. Muszę się po prostu przespać. Zrobi mi się lepiej, jak zarąbiemy tamto bydle. A, no skoro tak mówisz, to... Tak. W ogóle to... Ja nie mam pewności, czy my je zarąbiemy. Nie wiem, co to jest. Jeździec na szkielecie? Zobaczymy. Liczy się efekt. Efekt jest taki, że jak najszybciej musimy się wydostać z tej dziury. Tak. A tamtemu, tamtym się nie przejmuj, dobrze mu z oczu patrzy. Jeśli czegoś spróbuję, to będzie jego ostatni błąd w życiu, ale zawsze daję ludziom kredyt za zaufania. Może się szybko wyczerpać, ale mam nadzieję, że moja intuicja mnie nie zawodzi. Zawsze daję ludziom kredyt wątpliwości. I zawsze się po tym i tak zawodzę. Także powodzenia. Takim nastawieniem nikogo z nas by tu nie było. Ale nie ma co roztrząsać. Chodźmy już, bo pewnie się gapił podejrzliwie. To my tu spiskujemy. Dobra. To wracam do stołu. Ale nie piję już nic więcej. Ten jeden cydr. Nie jest jakiś super mocny ten cydr, ale starczyło ci. Gdy podchodzicie, Tamati trzyma swoją luźną koszulę, trzyma jakby ją w ręku, tak podnosi ją, pokazuje Kaja i mówi: to jest taka żółć, tylko głębsza. No i nada gada o tym kolorze. Kaja, patrzysz, że jakby bardzo dużo o tym nawija, może też być męczące dla ciebie. Rozprawiacie, jakiego koloru jest flogistą. Tak. Jest to żółta koszula z takimi lekkimi kwiatowymi wzorami. Czy Kaja widzi aż taką różnorodność kolorów jak on? Czy jakby to jest... Chodzi o to, że flogiston jest praktycznie wszystkich kolorów tęczy, w zależności od tego, jak szybko porusza się jego prąd i gdzie się znajduje aktualnie. Jest taki mieniący się, ale przeważnie jest taki brudno-pomarańczowy, jak wszystkie kolory się ze sobą wymieszają. Zastanawiam, czy Tamat po prostu widzi więcej kolorów może po prostu, bo ma taką cechę... To chyba musisz się go spytać. Czy jego niebieski tam... jest twoim niebieskim? Tak, porównujemy sobie to. A to jakiego koloru jest? Ja tam cię pytaj, pokażę różne rzeczy, nie? Albo ile odcieni tu widzisz, nie? Zielony. Niebieski. I pytanie, tak. Czy właśnie Kaja widzi tak samo dużo tych odcieni jak on, czy jednak mniej? Nie wiem. I tym się zabawiają, I guess. Teraz. Dobrze, dobrze.
Dobra. To co robicie resztę dnia? Czy coś jeszcze chcecie zadeklarować? Ej, ja im proponuję nocleg oczywiście. Chciałbym im ogarnąć nocleg. Widzę, że są zmęczeni i potrzebują siły, jeśli chcemy ruszyć na smoka, więc... No. Myślę o tym, jaki nocleg mógłbym im zaproponować. I pytam też Tulipa. A tu nie można spać? Tu nie można spać? To jest dużo miejsca, jest alkohol. Tulip się ten obudził. Nie, rzeczywiście zapraszam. Pokoje jest mnóstwo. Oczywiście potrzebuję chwili, żeby je przygotować, ale nie, oczywiście, zapraszam. Dobrze, to pajęczynę tam wykurz, bo czasu minęło. Żadnej pajęczyny tu nie znajdę. A w twoim domu nie można spać? Piękna karczma i miejsca pełno. Też na pewno docenicie. Piękne sypialnie, które się... Te jego dziopli i tak byście się nie zmieścili. Drodzy panowie. Drodzy panowie. Ty mi się zamknij. Interes mi psujesz teraz. Drodzy panowie. Pokoje są niedrogie, wygodne. Nawet mogę zaoferować po jednym na osobę. Zostańcie tutaj. Ja chętnie. Taka jest. No, od razu lepiej. Gareth pyta się, ile? 5 srebra. Od osoby za noc. No, daj mu 5 srebra. To ja też daję. Od razu to dajmy. Potrząsnął tymi monetami, ewidentnie ja zadowolony. Pokłonił się przed wami i dobrze, w takim razie za chwilę pokoje będą gotowe. Świetnie. O Jezu, jak to się robiło. I biegnie na górę. Kiedy oni wyciągają te sakiewki i podają te pieniądze, chciałbym zwrócić uwagę na to, ile w tych sakiewkach może być. Spostrzegawczość. Ojoj. 10. 10? Dużo, ale nie wiesz, że dokładnie. Pękate sakiewki. Okej. Okay. Uśmiecham się. To długo jeszcze z tymi pokojami? No. Jeho, Gareth, ja tu gadam. Tam cały czas zagaduję. I Tamati to wyciąga Kae ten, tą amunicję orbitalną, którą gdzieś znalazła wcześniej. I mówi, ty, a taki pistolet widziałeś, co można strzelać tym? Bo ja szukam takiego i pokazuję ci. Historia pewnie. Arkana bądź. Arkana, dobra. Bo ten cały smytko Malwin to nie był od tych technicznych wszystkich rzeczy, to oni pistolety robią jakieś, nie chyba? I patrzę, czy na swoim pistolecie ma jakieś logo, bo tak w sumie dla niej pistolet to pistolet, nie przypominam. Na tym, który zabrałaś, Francesco, jest rzeczywiście od ty, to jego jest. To jego jest. Poznałam pana smytku, o, no. Jest on. Smytko jest, on tutaj wiele rzeczy tworzył. 14 mi wpadło. Ale nie poznałaś tego. Smytko i Estona. A, to ci inni. No, oni nic nie wymyślili, oni tylko zahabiają pieniądze. A. Dobra, ile było? 14 u mnie. 14? No, do dużego kalibru jakiegoś po prostu. Dużego kalibru. Raczej w Tincie nie ma szans na taką broń, ale... Ale kowala macie jakiegoś. Jakiegoś kowala macie tu gdzie. Kowala mamy. Macie kowala. By jutro chciała podejść. A o tej bestii coś powiedz. Co ona jeszcze tam tu? Kiedy się pojawi? Zobaczmy. Dobra. I teraz ile wiem o tym? Znaczy tyle mniej więcej, ile ustaliliśmy. Jeżeli coś jeszcze więcej, to ci powiem. Dobra. No co? Pewnego dnia przylatuje. Improwizować też można. Bestia. Chyba jak żeście się już zbliżali, to pewnie mogliście wiedzieć, bo tu przylatuje co chwila i męczy nas przeraźliwie. A najbardziej sobie właśnie to całą naszą tamę ukochało, bo przylatuje tam co chwila. No i no co, to zaczyna. Drapie to, niszczy to, a to tama długo więcej nie wytrzyma, więc to zmartwienie jest ogromne, bo to, co rane jest w tej chwili, to jest nic. Jak tutaj jeszcze... Ale ja czegoś nie rozumiem. Aha. Ja nie rozumiem czegoś, Kajusz jest taka bardzo tam. Czemu
Smoki lodowe są głupie. One głupie są. Głupie są. On by nie rozwalił tamy tak sam z siebie. A to... Ktoś musi sterować nim. Niby głupie, ale... Ale może jakiś powód mieć inny, bo to... Co to... Ta Mati nie... Ona powiedziała lodowy smok. Nie tak, tak, tak. A. Lodowy, pamiętasz, lodowy smok? No lodowy, taki co zamraża nie, 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 lodowy. Tutaj... Jak nie lodowy? No, tutaj to czarny lata. Ale ogniem szczela? Kwasem. Kwasem? No tak, no i ty to... Jak smoków tu macie? No tego jednego. Jaki lodowy, o czym ty gadasz? Lata jeszcze lodowy jakiś widziałem. Lodowego widziałaś jeszcze, to, jeszcze drugi. To jakaś lodowa, co to jest? Jakaś smocza kurde kraina to jest? Gdzie my jesteśmy? Dawaj mapę, wyciąga mapę i patrzy. Na ja pokazuję tak, tu i pokazuję Tindę po prostu. Znaczy, jeżeli, jak ona już mówi o smoku, który włada lodem, jest jeden, o którym słyszałeś. To. Nif, zguba Elifar, matrona czarnego lodu. Ten smok. Tak? Ten, o którym też mówili. Tak. On włada lodem też. Ale ty widziałeś tego smoka? Jakoś widziałam, jak tu jechaliśmy na wzgórzu jakiś. Nie, nie, ale lodowego. Czy ty potwierdzić możesz, że widziałeś lodowego smoka? Bo to jest... Widziałam, że zamrażał. Widziałam lód. No, przejebane w takim razie, jeśli jeszcze to, to tutaj... taką wioseczkę to zaraz rozniosą, to się może wyprowadźcie od razu. Tamaty, wyobraźcie się stąd. Jeśli jeszcze jest tutaj lodowy smok, to może to będzie najlepsza rzecz. Zawinąć się tylko... To może ewakuację trzeba zrobić. No. Słyszeliście, co się stało. Czy wiecie, czemu Tinta wygląda teraz tak, jak wygląda? I nie mówię tutaj o podtopieniach, a... o wiele starszych historii. Jeszcze zanim tu przybyłem. No dawaj, dawaj, opowiadaj. Dobra, na historię rzucę. Nie rzuć wiem. Na historię, ja opowiem. Ja jasne, opowiem, jasne, tylko zobaczmy ile mam. Być męczu. Spoko. 16. Znowu 7? 17. No, ludzie mówią w Tincie. Dużo o tym słyszałeś, dużo o tym rozmawiałeś. Tinta była kiedyś takim ostatnim przystankiem przed Elifarem, czyli przed tą jednym z trzech elementów trójkontynentu, położonym najbardziej na zachód, skuty lodem, pokryty tajgą i tundrą. Jest to miejsce, gdzie swego czasu, na samym początku, kiedy osiedlano się na Nowokręgu, odkryto złoto. I pierwsi osadnicy tłumnie przybyli właśnie, żeby to złoto wydobywać. I podróżowali oni przez Tintę właśnie zachodnim szlakiem. To były czasy świetności tego miasta. Wiele osób to wspomina. Niestety, mniej więcej 10 lat temu, tam gdzie jest złoto, gdzie jest go dużo złota, pojawiają się też smoki. Z gór Korazonów, bez zapowiedzi, zeszła bestia, jak żadne inne bestie na trójkontynencie. Bielutki smok, władający czarnym lodem, który też potrafi, którego wycie po prostu potrafi powalić każdego. I zniszczył on tak zwany Fort Golden, który był główną siedzibą Nowosajerczyków na Elifarze. Uchodźcy, tylu ilu się udało uratować, wrócili do Yeros, ale Tinta już nigdy nie odzyskała swoich dawnych lat świetności. No, i tak sobie przędzie... No to czachnym lodem. Smok ten ma kilka imion, mówią na niego Skowyc z Elifar, Zguba z Elifar, Matrona Banshee bądź Królowa Czarnego Lodu. Jest to smoczyca raczej. No to czachnym lodem, my widzieliśmy taki zwykły lód. To może nie to. No. Może nie ma co panikować. Może są trzy smoki. Może jest królowa zwykłego lodu. A w jakim kontekście ten lód był widziany? Bo to interesujące. W kontekście bycia strzelonym.
Ale co wy dostaliście, czy? Wóz, którym przyjechaliśmy, dostał. A. Stąd mamy wóz. Okej, okay. Arkana myślał o tym, co mogłoby spowodować coś takiego. Musiałby się być przy wozie, ale no, będzie trudniej przez to. No ale możesz ten. Znaczy na razie ci powiedzieli, coś zaatakowało lodem. Okej. Okay. Z góry. Tak. 17. 17. Dobra. Powiedzmy, że widziałeś, no jak chowaliście ten wóz, przyjrzałeś mu się trochę. To nie wyglądało jak smoczy oddech, to na pewno. Smoczy oddech nie zostawia takich śladów. To wyglądało raczej jakaś bardziej konwencjonalna broń, te ślady na wozie. To raczej wygląda jak wystrzał z działa bądź z broni palnej. Śród. Jeśli mówicie o tym wozie, co go schowaliście właśnie, to raczej nie jest dzieło smoka. To będzie raczej jakiś ładunek. No w sumie tak, wyglądało, że strzelił. To może ktoś jest na tym smoku, co mówisz, tym czarnym, ale strzela z broni, co robi Rut. Jeźdźca na smoku? Tylko co on by wtedy z naszą tamą chciał, ale w sumie... A to smok gubi, to smok nie wymyśli, no. A srebrny szkielet mówi ci coś? Srebrny szkielet? Ja myślę. Okej. Nie? To mamy całkiem wielu podejrzanych na temat tego, kto jest największym zagrożeniem. Można powiedzieć, taka bitwa o kto najbardziej straszny. I wszyscy oczywiście znowu kurwa nad Tinto. No tak, ale pomyśl sobie o tym, moglibyście tutaj ściągnąć więcej takich śmiałków. Może ten przybytek by zaczął funkcjonować z powrotem. No. Smutno się patrzy na taką karczmę. Bo tu mało kto co przyjeżdża, a zainteresowany jeszcze to, że panie Malwinie, pan nawet nie, jakie pan szczęście miał, że pan od tych dwóch za przeproszeniem no miłych panów przyznać trzeba, ale że pan wyciągnął cokolwiek więcej od nich, to naprawdę łódź szczęścia ogromny. Bo tutaj dużych nagród nie ma, a o co walczyć też nie za bardzo. To tylko my zostaliśmy, czy też żyjemy. Ty się głównie wyjeżdża, no. Widocznie jestem takim szczęśliwcem. A to po co im ta kolej? Jakieś to złoto wywożą to, czy co? No jedna kwestia tutaj, co oni tutaj przeważą materiały z północy, a później gadenu puszczają. I tak to płynie sobie do Komerady, to wszystko. A to drewno na przykład. Nie. Tym się chyba teraz... Węgiel. Węglem. Węglem się pałają teraz. Więc. Węgiel z czar. Więc to tutaj no, ogromny biznes, no ale jak widzisz, no tyle. Turystyka żadna. Komu dbać o takie domy jak nasze? Tak to jest. W wielkich kołach zębatych systemu zgniatani są zwykli ludzie. Sami się w te koła pchamy, panie Malwin. Takie spostrzeżenie mam. A, no to kto się pcha, ten się pcha. Tak bym powiedział bardziej. Może tak, może nie. Może trochę racji w tym jest. No tak czy siak. To smok, ta bestia, to trzeba ruszyć na to. To po pierwsze. Obserwację wykonać, porządną. To po drugie. A silni wszyscy muszą być, żeby to zrobić. Więc... Jak tylko te pokoje tam ogarną, jutro byśmy się spotkali i pogadali więcej. Dobra, przypomnę, że puszowaliście noc, więc teraz jest raczej wczesna pora dnia, ale możecie odpocząć, jakby to nie ma znaczenia. Nie? Możecie też pochodzić po wiosce, ale myślę, że zaczniemy od tego następnym razem. Czy coś jeszcze chcecie zrobić na koniec? No to ja bym chciał zdeklarować. Przepraszam, to mów. Mów, ja na koniec powiem. No to Kajusz jakby tak się zbiera do spania, żegna się, ale jeszcze bierze jeden cydr. Siada sobie gdzieś na... Constitution. No spoko, rzucę Constitution. Boże święty. Is advantage. Idę 10, to już destosy przygotuj. 5. Jakoś...
5. Mhm. Nie, bo ty nie lejesz, znaczy po prostu jesteś pijany. Tak. Nie robisz, nie zalewasz tam trupa, po prostu masz, tak, zwyczajnie masz na sobie pijana i to jest jak poison, tylko że ten... No ale poś nie przejdzie i tak. Tak, to przechodzi. No to on sobie siada z tym cydrem gdzieś tam przez boku. Tak już dalej od was, wyciąga se ten notatnik Wincenta i se patrzy na ten rysunek tego lecącego właśnie tam na abstrakcyjnej, tak sobie palcem pani przesuwa. Na Mati rzuć proszę na investigation. Ja na siada z boku i tak melancholijny, już teraz ma zjazd taki, ma w sensie etap taki, że spada w nostalgię, tak się patrzę. Cztery. Okej. Okay. To ja bym chciał tylko zdeklarować, że Malwin odkłada swoje rzeczy do pokoju. No. Zostawia wszystko poza Jose. Mhm. I chciałbym się przejść w stronę kościoła. Dobra. Gareth, coś robisz specjalnego? Czy... Nie, idzie do pokoju i coś tam grzebie w krońkach trochę. Dobrze, ty też nie jesteś zmęczony jako jedyny, bo ty zdałeś. Mhm. Tak. A Kae, rozumiem, ty chyba zdrowo podchmielona rzucasz się na łóżko, rozumiem? Tak. Zresztą ona gdzieś tam przysypia chwilę przy barze, a potem idzie tam się położyć. Dobra. Przy barze, przy tym stoliku. No. To w takim razie nowo przybyli rozpieszują się trochę po okolicy. Dwójka zesnęła, jeden widzisz Tamati, że gdzieś sobie wychodzi. Co ty robisz w tym czasie? Ja? Do jutra. No. Kończę cydr. Mm-hmm. Przekrzykuję się jeszcze kilka razy z tym, z tulipem. Tradycyjnie żegnam się z nim i opuszczam karczmę. Mm-hmm. I przechodząc przez ten rynek. Plac, przez rynek, rozglądam się jeszcze tylko, czy nikt mnie nie śledzi. Spostrzegawczość. Dwudziecha naturalna. Nice. Nikt mnie nie śledzi. Okej. Idę do wozu. Okej. Okay. Idziesz do wozu. Wóz stoi tam, gdzie go zostawiliście. Tak. Chcę zobaczyć, co znajduje się na jego pace. Dobra. Kiedy otwierasz te drzwiczki, zakratowane drzwiczki, wskakujesz, odsuwasz ten biały szmaty i widzisz... Odsuwasz te mokre szmaty i widzisz martwe ciało jednego z tych czterech podróżników, którzy wcześniej tym wozem jechali do New Dagger niecały tydzień temu. No tak. Czy śmierdzi? Składa się? Jak to wygląda? Nie. O dziwo jest w całkiem dobrym stanie. Okay. Zimny jest. Zbyt zimny. Okej. Okay. I mokry. Dałbyś mu rzuć na medycynę. Dobra. Jedynka? Plus 4, więc 5. 5? Świeży, ale nie wiesz, jak bardzo świeży. Okej. Okay. Chciałbym go... Możesz... Chciałbym go przeszukać. Dobra, dokumenty. Investigation. Ostrożnie. 19 plus 1, 20. Dobra, to kiedy go przeszukujesz, zauważasz po pierwsze, że ma ślady... Frostburn, czyli odmrożeń, ale to są takie odmrożenia, to go nie zabiło. W sensie, no może właściwie go zabiło. Tak, on po prostu został zamrożony, ty to widzisz, teraz odtajał. Mhm.
To ci się udaje po prostu zobaczyć, kiedy go jeszcze raz przeszukujesz. Zgadza się z tym i... Tak, i znajdujesz przy nim taką miękki zlepek, coś pomiędzy taką jakby sakwę, która jest całkiem miękka i zlepiona. Kiedy ją otwierasz, w środku widzisz odznakę Gardis, ale jest jakby przejechał ktoś po niej rylcem. Mhm. Znajdujesz także mokre, jakby zlepione kartki. Są listy gończe. I rozpoznajesz dwie twarze na nich. Jedna podpisana Joseph Finn, jest to Malvin. Oraz druga piratka z GIF, po prostu. I to jest KE. Jeszcze jest trzeci, którego nie poznajesz. Jest jakiś... rzuć na historię bądź arkanę. Arkana. Arkana, no. 16 plus 3... 16. Rozpoznajesz Zikshila, podpisanego wampir z Dekomerady. I tutaj zakończymy dzisiejszą sesję. No. Nice. Nice. Dobry film. Jedna rzecz, co chcę powiedzieć, no to co do wyglądu, ponieważ zdecydowałem, że najpierw przedstawię postać i na podstawie artów i tego waszej interpretacji ustalę bardziej jak to kierunek konkretny. Wyszło fajnie z Vincentem, więc chciałem tutaj też to powtórzyć. Jasne, no ale taki konkretny, no to są właśnie, że jest to, nie wiem do końca jakiej rasy, ale aksolotlowy jakiś tam no gadoid. Ale humanoid. Humanoidalny, tak. Dwie można ręce, powiedzieć? Dwie nogi. Dobra, jest to lizard folk, tylko że jest ten. Dwie ręce, dwie nogi. Jest aksolotlowy po prostu. I ma na sobie spodnie, też jakie sobie chcecie. Oraz to jest taki największy konkret. Dużą, taką szeroką, zwisającą na nim trochę koszulę z zdobieniami floralnymi. Mhm. I to jest jego jakby ten. To tyle, co widzieliście z niego dzisiaj. Tak wam się przedstawił, tyle go widzieliście.